Uprzejmie proszę o zajmowanie miejsc. Tak. Uprzejmie proszę się przedstawicieli i przedstawicielki mediów o zajęcie miejsc w celu kontynuowania pracy przez komisję. No, czwarta władza. Niezależna, odrębna. Uprzejmie proszę zajmowanie miejsc, ponieważ zamierzam oddać głos panu Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu. Panie pośle, ma pan głos. Panie przewodniczący, myślę, że na chwilę obecną wszystkie pytania, które zadałem, to będą pytaniami, które na chwilę obecną jakby wyczerpują. Dobrze, dziękuję serdecznie. Pan powinien pan poseł Maciej Konieczny. Pan poseł Maciej Konieczny ma głos. Dziękuję bardzo. Szanowny panie świadku, w swojej roli jako minister spraw wewnętrznych, także koordynator służb specjalnych, a nawet dzisiaj na komisji, bardzo silnie łączył pan kwestię migracji z kwestiami bezpieczeństwa. To się zgadza, tak? Nielegalnej migracji, tak. A rozumiem, że kwestie migracji w ogóle, czy kwestie polityki migracyjnej szerzej rozumiane jest kwestiami bezpieczeństwa? No, mógłbym wyrazić swój pogląd szerszy na ten temat, bo migracja ma różne swoje oblicza. Migracja uchodźców wojennych z Ukrainy ma swoją specyfikę i też generuje pewne niebezpieczeństwa, bo zawsze przy tak dużej fali obcokrajowców, którzy nagle pojawiają się w kraju innym, zawsze różnego typu sytuacje niebezpieczne mogą się wydarzać. Ja rozumiem, różnego typu. Ja rozumiem, że czym innym jest nielegalna migracja, szczególnie niebezpieczna jest ta migracja, gdzie w tle mamy no naprawdę bardzo poważne działania polityczne wrogich nam reżimów, prawda? No, czym innym jest już swoje zdanie, prawda, rynek pracy, kwestii, jego potrzeby. No, jasne. To wszystko rozumiem, wymaga pewnej mądrości, elastyczności minister, w rozumieniu problemów migracyjnych. One dziękuję, są bardzo różne. Dziękuję za tą refleksję. Jako minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, identyfikował swoją rolę jako osoby, która jest odpowiedzialna za niwelowanie tych ryzyk związanych z różnego rodzaju migracją. Tak, okej, więc jest pan dobrą osobą, żeby zadać panu pytanie, może w końcu otrzymamy odpowiedź, które zadaje niemal na każdej komisji. Czy państwo polskie w jakikolwiek sposób zbiera dane na temat tego, czyli czy osoby, które zapraszamy w ramach procesu wizowego do Polski, do pracy, realnie tą pracę podejmują? I z drugiej strony, czy państwo polskie w jakikolwiek sposób weryfikuje to, czy firmy, które te osoby zapraszają, realnie je potem zatrudniają? Są pewne mechanizmy i elementy weryfikowania, zwłaszcza pobytu cudzoziemców, którzy mają tutaj pobyt na czas określony. Tutaj instrumenty ma Straż Graniczna i Straż Graniczna, przynajmniej w tych spokojniejszych czasach, bardzo efektywnie wykonywała tę rolę. Docierała do miejsc pobytu obcokrajowców, którym kończyły się wizy, czy dalej tam przebywają. Jeżeli stwierdzano, że nie opuściły naszego kraju, wystawiane były decyzje o opuszczeniu naszego kraju, a w pewnych sytuacjach również no, przy pomocy twardych działań te osoby były poza nasz kraj usuwane. No, oczywiście ostatnie lata były dla Straży Granicznej niezwykle trudne w związku z wojną hybrydową na Białorusi, w związku z wojną i agresją Rosji na Ukrainę, ogromną falą uchodźców wojennych, wcześniej właśnie na te twarde walki graniczne, żeby obronić stabilność naszej granicy. To powodowało, że te instrumenty być może nie cieszę były się, że używane pan mi, tak często, że pan świadek powołuje się na dane Straży Granicznej. To dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze, to faktycznie są jedne z niewielu danych, które tutaj twardo padły. Tak? Na przykład taka dana, że Straż Graniczna stwierdziła, że jedynie 15% uczestników Poland Business Harbor dotarło
do Polski, w każdym razie oni stwierdzili tylko tyle, tak? Nic więcej nie wiemy, więc czy dla pana jako osoby, która pełniła funkcję ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych, to, że wiemy tak mało, nie było przedmiotem zainteresowania czy interwencji? Odpowiem w ten sposób. Gdybyśmy mieli informacje, a podkreślam, że dla mnie to jest rzecz oczywista i bardzo wielokrotnie otrzymywaliśmy informacje ze strony naszych partnerów, że dzieje się na przykład coś niepokojącego, prawda? Między innymi w wyniku różnego typu informacji, jakie mieliśmy od partnerów niemieckich, podjąłem decyzję o zamknięciu, o wprowadzeniu stałych kontroli granicznych na granicy ze Słowacją, żeby przeciąć pewną odnogę szlaku bałkańskiego. A czy moglibyśmy je skupić na kontekście tych wiz pracowniczych? Ja odpowiem w ten sposób, bo ja domyślam się, jakie były intencje przyświecające rządzącym związane z rozszerzeniem na cały świat wiz Poland Business Harbor, chociaż byłem konsultowany w kontekście białoruskim wcześniej, zanim ten projekt był realizowany i bardzo wspierałem ten projekt. Wydawało mi się, że jest bardzo, bardzo dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje na Białorusi. Rozumiem, że intencją rządzących było właśnie takie świadome kształtowanie też naszego rynku IT, prawda, żeby ściągnąć jak najwięcej, stworzyć w Polsce jak najwięcej warunków do tego, żeby ludzie z tej branży tu działali, tutaj zwiększali potencjał. Ja przyznam, że nie chciałem pytać konkretnie kraju, o Poland Business Harbor. Ja ta nazwa padła dlatego, że to jest jedyna dana, którą mamy. W przypadku normalnego ruchu, jeżeli mógłbym zadać pytanie, jeżeli chodzi o wizy pracownicze, nie wiemy nawet tego. Ja chciałbym zapytać ogólnie o kwestię zapraszania do Polski ludzi do pracy i kontroli tego, czy ci ludzie realnie podejmują tę pracę, czy system, a na to są lepsze dane, jest nadużywany na ogromną skalę do komercyjnego legalizacji pobytu ludzi w strefie Schengen za pomocą polskiego systemu zapraszania do pracy. Czy coś takiego w ogóle było przedmiotem zainteresowania pana jako ministra? Czy ja odpowiem tak, nie ma, absolutnie nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że wydawanie przez polskie wizy, przez polskie konsulaty generuje poważniejsze problemy gdziekolwiek, czy w Polsce, czy poza Polską. I Straż Graniczna w tej sprawie się do rządu nie zwracała. Informuję jeszcze raz. Dlaczego mówiłem o tym IT w kontekście... Pan podał tutaj pewne twarde dane, prawda, że 15% z tych, którzy uzyskali wizy, pojawiło się w Polsce. Tego do końca nie wiemy, czy 15%, czy więcej, ale powiedzmy 15% mamy potwierdzonych na granicach, prawda? Natomiast to jest specyficzne rynek. O takich specjalistów, pod warunkiem oczywiście, że są to specjaliści, prawda? Walczy cały świat. Każdy chciałby mieć, żeby przyjeżdżali do nich, zakładali firmy, podejmowali tam działalność, wzmacniali potencjał tego kraju. I czy my wiemy, że oni przyjechali i pracują w naszych firmach? Proszę pamiętać, wizy Poland Business Harbor są wizami krajowymi. One uniemożliwiają im legalizację pobytu w strefie Schengen. Ale umożliwiają wjazd do strefy Schengen. Tak, ale z czasem, jeżeli mielibyśmy do czynienia z grupą kilkudziesięciu tysięcy osób, informacje prędzej czy później dotarłyby do naszych służb, od służb partnerskich. Postaram się nieco konkretniej, bo więc mam wrażenie, my że możemy te oczywiście ogólne pytania teoretyzować. Nie działają. Możemy teoretyzować, że w tej grupie są zabójcy, mordercy, ale przestępcy. Przepraszam, prawda? Panie ministrze, pan już podczas sławetnej konferencji sławił się takim nieakceptowalnym łączeniem ryzyk migracyjnych. Nie, ale pan teraz komentuje, a ja panu odpowiadam. Pan nie odpowiada na chciałbym, żeby pytanie zadał pan poseł Koniecki. Bardzo konkretne pytanie, jeżeli to jest możliwe. Więc mówię bo być panu, może ale mylą to ja pana tylko, ministra zbyt ogólny charakter tych pytań. To ja tylko spuentuję swoją próbę odpowiedzi, proszę, tak żeby był pan usatysfakcjonowany. Jestem przekonany i są w praktyce takie sytuacje, że jeżeli dzieje się coś niepokojącego, to natychmiast otrzymujemy informacje od służb partnerskich. To jest oczywiste. I chcę tylko powiedzieć, że ten bardzo charakterystyczny program, bardzo charakterystyczny, wiza krajowa Polska, jakby obrędowana hasłem Poland Business Harbor, prawda? Nie wygenerowało to żadnych problemów na świecie. Nie wygenerowało
zostało, a przynajmniej nie mam takiej informacji. Więc ten program trwa kilka lat. Szerzej odnośnie kwestii wiz pracowniczych. Czy znany jest panu problem braku pełnych danych podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi o adresy, które zapraszają i legalizują pobyt pracowników w Polsce? Żebyśmy mieli tutaj pełną jasność. To nie jest kwestia, że ja odpycham od siebie, ale każdy zajmuje się swoim. To jest bardzo konkretne pytanie. Jeżeli chodzi o politykę zatrudnieniową, to powinien pan zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czyli jeżeli Straż Graniczna alarmowałaby, o tym, że nie jest w stanie wypełniać swoich funkcji w związku z brakiem danych, to nie byłoby przedmiotem zainteresowania pana ministra. Pan pytał o pozwolenie na pracę. Pytam o to, czy Straż Graniczna, czy jest pan świadomy tego, że Straż Graniczna, bo zapytam już konkretnie, bo pan wydaje się bardzo często powoływać na tą instytucję akurat, czy jest pan świadomy tego, że Straż Graniczna alarmowała rząd o tym, że nie posiada pełnych danych dotyczących podmiotów gospodarczych, które zapraszają do Polski pracowników i że w związku z tym nie jest w stanie wypełniać swojej roli i że to nie jest weryfikowane? W jaki sposób Straż Graniczna alarmowała? Straż Graniczna w swoim piśle tutaj akurat Ministerstwa Sprawiedliwości zwracała uwagę na problem niepełnych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który to problem niepełnych danych uniemożliwia Straży Granicznej weryfikowanie, czy te podmioty, które zapraszają osoby do Polski, realnie w ogóle są zainteresowane ich zatrudnianiem, bo ciężko było te podmioty znaleźć. Gdyby to był poważny problem, to z całą pewnością Straż Graniczna zwróciłaby się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja byłem w pełnym kontakcie z kierownictwem Straży Granicznej i takiego problemu mi nie sygnalizowano jako poważnego problemu. Więc zakładam, że jakieś tam problemy są i do odpowiedniej instytucji Straż Graniczna się zwróciła, ale nie znam tej sprawy. Czy rozumiem, że także nie zwracano się z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla odmiany w związku z kwestiami bezpieczeństwa do pana ze zdiagnozowanym problemem tego, że są istotne nadużycia związane z niewłaściwym wykorzystywaniem wiz pracowniczych w Polsce? Nie zwracało się do mnie MSZ w tej sprawie. Czyli pomimo tego, że tak bardzo pan jako minister podkreśla różne ryzyka związane z migracją, umknął panu fakt, że zarówno Straż Graniczna, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na problem niewłaściwego wykorzystywania wiz pracowniczych. Gdyby zwracano i zwracano się do mnie w tej sprawie, taki fakt by mi nie umknął. Ale ja, będąc w stałym kontakcie, tak jak mówię, z kierownictwem MSZ-u, z kierownictwem Straży Granicznej, nie było to tematem, który byśmy omawiali. Czy jako minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych czuł się pan odpowiedzialny za całość architektury bezpieczeństwa związanej z migracją, czy tylko jej jakiś wycinek? Związanej z migracją? Tak. To nie jest tak. Państwo działa wedle pewnej logiki. Ale kwestie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa, tak, na pewno są dla mnie priorytetowe. I, jak rozumiem, pan albo nie dostrzegł problemu, albo uznał za... Ale jaki problem związany problem z bezpieczeństwem? Problem taki, że państwo polskie w żaden sposób nie weryfikuje, czy setki tysięcy osób, które zapraszamy do pracy, realnie tą pracę podejmuje i czy to firmy... To jest pana opinia i pana ale twierdzenie. Ale w jaki sposób państwo polskie to weryfikuje? Bo ja próbuję się tego dowiedzieć. Dostałem dwie dane. Dokładnie, przepraszam, teraz ja jednak dokończę. Uh-huh. Dostałem dwie dane. Jedna dana to jest Straż Graniczna w przypadku jednego programu, dlatego że akurat była pieczątka tego programu w paszportach, stwierdziła, że 15%. I druga dana to jest dana szacunkowa polegająca na porównywaniu danych ZUS-owskich, ilości osób, ile zaprosiliśmy, do realnych świadczeń, które mogłyby one dać, bardzo zgrubny szacunek i od wszystkich osób, które uczestniczą w tym procesie, z którymi mieliśmy okazję tu rozmawiać, słyszę, że celowo państwo polskie w żaden sposób nie jest zainteresowane i nie zbiera danych, nie weryfikuje tego, czy te osoby, które zapraszamy w dość dużej w tym momencie ilości i których nasza gospodarka potrzebuje, ja się z tym zgadzam, nie są w żaden sposób nie zweryfikowane, czy one realnie w Polsce podejmują Ależ pracę. Ale są weryfikowane na etapie przyznawania wiz. Są weryfikowane. Osoby, nasze służby,
mają dostęp do szeregu baz danych, mają własne bazy danych, mają dane, dostęp do baz danych służb partnerskich, no, międzynarodowych. I z tych baz danych wynika, że są, ile osób, które przyjeżdża do Polski do pracy, podejmuje pracę. Nie. Gdzie są identyfikowane osoby niebezpieczne, które stanowiłyby zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. I przed przyznaniem wizy te osoby są weryfikowane w różnych bazach danych. To oczywiście nie jest idealne sito, ale to jest sito. Jeżeli nie ale możemy każdego zweryfikować pod kątem bezpieczeństwa, pan minister, co ma w głowie, jako prawda? Ale jeżeli jedna osoba doskonale wie, że nie o to pytam. Pyta pan ocenia jako neutralne, czyli rozumiem, że pan ocenia... sprawy bezpieczeństwa jasne, czyli rozumiem, że są pan ważne jako minister... i na tyle, na ile to jest możliwe, przed wpuszczeniem kogoś do Polski, te osoby są weryfikowane. Dobra, czyli cały czas pan unika pan odpowiedzi na pytanie, które pan doskonale rozumie, więc ja chciałbym stwierdzić w takim razie, pan najwyżej zaprzeczy, że jako minister i koordynator służb specjalnych uznał pan za zupełnie neutralne z perspektywy bezpieczeństwa, że system wiz pracowniczych i zapraszania do pracy ludzi w Polsce może być nadużywany i może być dziurawy i może być systemem komercyjnej legalizacji pobytu. Ależ ja panu mówię, no państwo funkcjonuje wedle prawa pewnego, wedle pewnej logiki i sprawy związane z zatrudnieniem są sprawami ministra polityki społecznej i pracy. Czyli to, że państwo w żaden sposób nie zbiera danych i nie weryfikuje tego, czy pracownicy podejmują pracę, pomimo tego, że zarówno Straż Graniczna, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwracało na to uwagę. Tak, w aspekcie bezpieczeństwa tak, te weryfikacje są prowadzone. Ale w aspekcie to, bezpieczeństwa. Rozumiem, czyli to, że system może działać zupełnie sprzecznie z jego intencjami, to już pana nie interesuje w kwestii bezpieczeństwa. Interesuje, ale nie jest to priorytetem, prawda? Bo inni ministrowie, jest to w ramach ich bezpośrednich obowiązków. Bezpieczeństwo? Ja rozumiem, tylko że pan nie. Po prostu wydaje się być nad wyraz aktywny i jakoś tak silnie zajmuje się tą kwestią bezpieczeństwa związanego tak? z migracją. Myślałem, że także nie tylko z ogólny charakter, systemowy pana zainteresuje, ale widzę, że również i od bezpieczeństwo pana ma charakter nie uzyskałem tylko odpowiedzi. Sprawy migracyjne. Ja wiem, ale jednak... A nie wszystkie sprawy migracyjne związane są z bezpieczeństwem. Nie wszystkie aspekty migracji, w tym przede wszystkim migracja zarobkowa, legalna, nie zawsze wiąże się z bezpieczeństwem, a tylko pośrednio. Nie rozumiem, ale jeżeli się okaże na przykład, że... Więc jeżeli chodzi o legalną migrację zarobkową, to inny minister nadzoruje te zagadnienia. Okej, dziękuję. Dziękuję. To dziękuję, pan poseł Krzysztof Mulawa. Panie ministrze, chciałem zapytać, przez ile lat rządziliście, to było zbyt proste pytanie, więc pytanie, dlaczego przez 8 lat wykazaliście taką dużą indolencję i nie przygotowaliście, nie wdrożyliście polityki migracyjnej? Szanowny panie pośle, po pierwsze dokonuje pan nieuprawnionych ocen, obraźliwych ocen. Wprowadziliście? Tak, nawet o tym mówiłem przed chwilą. Nie, no pan powiedział, że nie wprowadziliście. Szanowny panie, powiedziałem panu, że do roku 2021 prowadzone były prace nad międzyresortowego zespołu dotyczące polityki, mówimy o tutaj dokumencie i strategii, polityki migracyjnej Polski. W maju 2021 roku ten dokument został przekazany Radzie Ministrów, ale sytuacja radykalnie się zmieniła. Ten dokument stracił aktualność w związku z tym, co się działo wokół nas w Polsce. Jeżeli panie mamy ministrze, coś przez 8 takie... lat... Przepraszam. Jeżeli mamy przez 8 lat tego nie uchwaliliście, to jest indolencja, dobrze? Nie, to nie jest indolencja. To nie jest zamykanie oczu na rzeczywistość. Po co uchwalać bardzo ciekawy, interesujący dokument, który z dnia na dzień stracił swoją aktualność? Bo kto mógł przewidzieć miesiąc... Odpowiedzialne władze polskie. Władze polskie, dobrze, rozumiem. Teza jest taka, że rzeczywiście nie wprowadziliście. Dobrze. Ilu? Tak, ale może jednak świadek dokończy odpowiedź na to pytanie. Nie został wprowadzony w danym momencie i prace zostały zawieszone z uwagi na radykalną zmianę z dnia na dzień sytuacji związanej z migracją w naszym kraju. Jeżeli na
nagle, z dnia na dzień, rusza fala nielegalnej imigracji inspirowana przez Panie ministrze, od 2015 roku do 2021 roku to było 6 lat, nie było wojny. Proszę nie wymigiwać się wojną czy kryzysem na granicy. Przez 6 lat nie było tego argumentu. Pan tego nie zrobił. O nowej strategii. Ale przez 6 lat, czy między 2015 a 2021, gdzie nie było konfliktu na granicy, czy przez te 6 lat, czy pana środowisko polityczne opracowało i wdrożyło politykę imigracyjną? Tak. Opracowało i wdrożyło, ale nie w formie przyjętego aktu strategicznego, ponieważ tylko i wyłącznie z dnia na dzień stracił... To na czym polegała polityka wdrożona, jeżeli nie na akcie, który państwo wprowadziliście? No to jaki to był dokument? Przecież strategia jest tylko uchwałą... Jaki to był dokument? Polska polityka imigracyjna. Jaki to jest dokument? Zapiszę sobie. Polityka migracyjna Polski. Taki jaki to był dokument strategiczny? Polityka migracyjna Polski. Kiedy w którym roku on był wdrożony? W 2021 został opracowany. Nie. Pan powiedział, że ten dokument został przygotowany i w związku z nową sytuacją nie został wprowadzony. Ja nie pytam się w ogóle, panie ministrze. On nie został ministrze, uchwalony. Moment. Panie przewodniczący, mogę poprosić o uciszenie, bo pan nie może się skupić? Bardzo proszę umożliwić panu posłowi Mulawie zadawanie pytań, bo pytania są zasadne. Jak najbardziej. Panie ministrze, to jeszcze raz. Ja nie mówię o dokumencie, który państwo przygotowywaliście w 2021 roku i nie wprowadziliście. I pan mówi, z jakich powodów? Ja tylko mówię... Ale nie, panie ministrze, pan nie odpowiadał na pytanie, w związku z czym lepiej będzie, jak ja skończę pytanie. Proszę. Bardzo proszę. Do 2021 roku proszę powiedzieć, jaki dokument państwo opublikowaliście i wdrożyliście. Szanowny panie, przez kilka lat trwały prace nad wypracowaniem nowej strategii migracyjnej państwa polskiego. A była jakaś stara? Były. Jaki to jest dokument? W którym roku został opublikowany? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to był dokument z roku 2012. Jeszcze opracowywany przez poprzedni rząd. Nasz rząd podjął ten wysiłek, przygotował strategię. I przez 6 lat tego nie zrobiliście? To mi wystarczy. To powiedział, że nie wdrożył. To mi wystarczy. Dziękuję Ale bardzo. Ale proszę pana. Dziękuję. Pozwoli pan, że dokończę. Pan myśli, że my przygotowaliśmy ustawę, prawda? Nie. Dokument strategiczny, o którym mówię, jest uchwałą rządu, kierunkową. W oparciu o takie dokumenty powstają ustawy, ale te ustawy i tak musiały powstać, bo rzeczywistość migracyjna się zmieniła, proszę pana. Bo mieliśmy sytuację wojny hybrydowej. Ale proszę nie mówić o sytuacji, mnie już nie interesuje. No, ale pyta pan o wdrożenie. Ale mnie nie interesuje okres od 2021 roku. Mnie nie interesuje okres od 2021 roku. Mnie interesuje do 2021 roku, tak, kiedy rządziliście przez 6 lat. Dokumenty związane proszę z migracją, proszę powiedzieć oficjalnie, jaki to był dokument uchwalony. Mówię, że były dokumenty przyjęte przez poprzedni rząd, które wymagały odświeżenia i to zostało de facto zrobione, ale rzeczywistość radykalnie zmieniająca się. No nie zostało, pan mówi, że musieliśmy... Moment, ale pan w drugiej części zdania przecie pierwszej, że zostało, a później pan mówi, że nie zostało. Nową politykę migracyjną, która była odpowiedzią na wyzwania naszych czasów, proszę pana. W pierwszej części pan mówi, że zrobiło, a później pan mówi, że nie zrobiło, ponieważ... Dziesiątki ustaw i nowelizacji zostało wydanych przez ten rząd w związku z realizacją i wdrażaniem polityki migracyjnej naszego rządu. Proszę podać jeden dokument, nazwę tego dokumentu. Powiedziałem panu. Polska polityka migracyjna, tak się nazywał dokument zaimplementowany przyjęty. W którym roku? No, pan nie słucha. No słucham, przyjęty proszę przez rząd, który został wycofany w maju 2021, przyjęty przez świadkiem. Resort i skierowany do rządu, który miał być przyjęty w formie uchwały, ale wybuchła wojna. Dziękuję bardzo, że miał być. Teraz się dowiedziałem, już to mi naprawdę dokument wystarcza. Ten stracił walor aktualności. Nie może coś stracić waloru aktualności, że zostało wprowadzone. To no nie zostało, opracowane. Bo po drodze była wojna. Na miły Bóg nie grze pan. Była wojna. Panie pośle, ja myślę, że mamy tutaj jasność, jak ta sytuacja wyglądała już. Jasne. Do kolejnego pytania przechodzę. Proszę powiedzieć, ilu imigrantów do Polski trafiło w jakimś roku, który pan jest w stanie określić? 22 na przykład. Legalnych. W 20... No tak. Myślę, że kilka milionów. Kilka milionów. Dobrze, Głównie byli to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Tak. Poza uchodźcami wojennymi z Ukrainy, proszę powiedzieć, ilu z tych, którzy do nas wjechało, wyjechało?
Czy ma pan jakiekolwiek dane twarde, Szanowny które mówią panie, o takiej statystykach? To zależy od formuły przyjazdu. Czy były to osoby, które przyjechały tutaj na czas określony, czy były to osoby, które by przebywały nielegalnie. Jeśli przebywały nielegalnie, to po pierwsze zdecydowana większość... chodzi o legalnych, którzy dostali wizy czasowe. Została zatrzymana przed przekroczeniem granicy. Nie chodzi o nielegalnych, powtarzam, mi chodzi o legalnych, którym zostały wydane wizy czasowe. No, szanowny panie, w sprawie tych danych powinien się pan zwrócić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiada za te sprawy. Czy jest jakakolwiek... Tam mają te dane, na pewno dostanie pan je od ręki. Jasne, bo jest pan kolejnym świadkiem, który nie jest w stanie udzielić informacji, a wszyscy poprzedni świadkowie... Wskazuje panu, gdzie powinien pan zasięgnąć tych informacji. Czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że każda osoba przesłuchiwana, pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi pracownicy ABW, twierdzili, że nie ma instytucji w Polsce, która by weryfikowała, ilu imigrantów wjechało i wyjechało. Czy pan sobie jako szef zdaje z tego sprawę? Nie, to nie są prawdziwe informacje. Nie są. Czy jest jakikolwiek powód, dla których pracownicy ABW mogli kłamać podczas zeznań? Nie wiemy, z kim pan rozmawiał z ABW w tej sprawie. To byli szefowie Agencji Wywiadu. Agencji Wywiadu, tak. Pan bardzo trafnie powiedział... Zasadnicza różnica, zasadnicza. Kompletna. W 2018 roku pan powiedział o tej aferze w Malezji. Tak. Czy pan wie, jakie było podłoże tego aresztowania i co o czym dotyczyło? To był konsul w Malezji, aresztowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego wtedy byłem szefem. Ten konsul wydał kilkaset załapówki wiz. Mniej więcej jego zarobek z tego tytułu nielegalny wynosił 1 100 000 złotych. Tak, a komu wydawał wizy, pan wie? Malezyjczykom. Właśnie nie Malezyjczykom, mieszkańcom Bangladeszu. No, w konsulacie mam, tak, no wiadomo, chodzi o tę sferę geograficzną. To był konsul w Malezji. Tak, konsul w Malezji, ale właśnie nie został aresztowany, tak. Poniósł konsekwencje. Mamy to jest sytuacja bardzo analogiczna z tą, którą mieliśmy do czynienia teraz. Którą mamy nawet do czynienia, panu zaraz powiem, bo tam chodziło o studentów. Osoba, która została zatrzymana, nie sprawdzał rzeczywistego powodu ubiegania się o wizy dla studentów. I nie, on brał łapówki, więc wiadomo, że nie sprawdzał. Zgadza się. I dla studentów. Chodziło o studentów. Dowiedzieliśmy się od pana wicekonsula Reszczyka, że w Polsce, to jest tajemnica Poliszynela, że do Polski przyjeżdża bardzo dużo studentów, a czy właśnie imigrantów, którzy płacą za wizy. I nawet pan wicekonsul wymieniał wyższe uczelnie, które biorą udział w tym procederze. Czyli do Polski wjeżdżają ludzie, którzy płacą za wizy studenckie i nawet na tych studiach się nie pojawiają. Co pan, jako osoba, która w tamtym czasie w Malezji zdawała sobie z tego sprawę, co pan zrobił w związku z tym procederem, który mamy do czynienia w chwili obecnej w Polsce? Były przeprowadzane kontrole wyrywkowe Straży Granicznej w tym zakresie. Mhm. A jak pan chce to zrobić? No przepraszam, proszę kontynuować. Mhm. No, spotkało się to z ogromnym niezadowoleniem. Dotyczy to uczelni, niektórych uczelni prywatnych, takich funkcjonujących jak Collegium Humanum słynne, prawda, gdzie rzeczywiście dochodzi do rzeczy patologicznych i rzeczywiście ten proceder może mieć miejsce. On ma miejsce, to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wszyscy o tym wiedzą. I czy nastąpi jakieś aresztowania? Bezpośrednio związane z tym nie przypominam sobie aresztowań, natomiast pamiętam działania operacyjne i śledcze Straży Granicznej w tej sprawie. Mhm. A na czym one polegały? Na operacyjnym sprawdzaniu pewnych rzeczy, bo Straż Graniczna ma również możliwości prowadzenia działań operacyjnych, jak również na wyrywkowych kontrolach obecności tych osób w Polsce, tych, które tutaj przyjechały w celu odbycia studiów wyższych. Mhm. No, nie były to wyniki jednoznaczne, ale takie działania były prewencyjne podejmowane. Wiem, że spotkało się to z bardzo dużym
Czy ten proceder nadal funkcjonuje? Protestem właścicieli niektórych tych uczelni, ale no, to jest kierunek, który rzeczywiście należy kontynuować. Takie działania były podejmowane w czasach, kiedy byłem ministrem. Były takie wyrywkowe kontrole obecności tych osób w kraju. Nie było to jednoznaczne do końca, prawda? Bo część osób była realnie, ale czy to były rzeczywiste studia, czy tylko takie... A czy pod koniec pana funkcjonowania w służbach ten proceder nadal miał miejsce? No, ten proceder może mieć miejsce, jest no, ważne, żeby no, minimalizować skalę, prawda, tych fikcyjnych przyjazdów w charakterze studentów, ale sprawa rzeczywiście wymaga no... Bo przez analogię do liczyłem jednak... Rozwiązań. Tak. Chciałbym teraz przytrzymać się tego rozporządzenia, które zostało szybko, jak pan powiedział, szybko. Według mnie to nie było szybko, ale pozostawmy na boku o tą ocenę. Dwa tygodnie to nie szybko? Pan powiedział, że zostało wycofane dlatego, że był krótki czas konsultacji, miał być krótki czas. No to z jakiego pan. Powodu? Dobrze, to z jakiego powodu, proszę dlatego, powiedzieć. Że było to skandaliczne rozporządzenie, z którego treścią sprzeczne z polityką rządu. A co było sprzecznego z polityką rządu? No rozszerzenie listy uproszczeń wizowych na państwa dużego ryzyka. Czytał pan chyba stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proszę nie zadawać pytania, tu zadaję pytania. Także ze względów merytorycznych i politycznych to rozporządzenie nigdy nie weszło w życie i ja te rozporządzenia oceniam bardzo źle. Jasne, wie pan co? Jestem skonfundowany, bo jest pan przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, który zawsze mówił o tej migracji. Ani razu z pana ust nie padło stwierdzenie. Panie pośle Kaleta, jeżeli pan mówi do kolegi z partii, to troszeczkę ciszej. Jeżeli chce pan mnie zaczepić, to prosiłbym. Ani razu nie usłyszałem z pana ust, że to było sprzeczne, jeżeli chodzi o masowość, bo to rozporządzenie mówi o 400 tysiącach imigrantów rocznie i to mnie bardzo dziwi. Ale nie zadam pytania, dlaczego pan tego nie powiedział. Prawdopodobnie dlatego, że to wam nie przeszkadzało. Jego kolegów, skoro w 2014 roku przyjechał do Polski. Spokojnie, wiem do kogo kieruję, ponieważ pan ciągle mówi, zgadza się z tezą, że do Polski mogą wjeżdżać imigranci, aby byli legalni, więc panu pokazuje aspekt wjechania przedstawiciela kraju muzułmańskiego, typowo panie muzułmańskiego. Pośle. I ostatnie pytanie. Albo nie, to już na posiedzeniu. To może będzie druga tura. Spróbujmy, panie pośle Śliwka, kontynuować. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie ministrze, panie pośle, czy działania podległych służb, policji, które pan nadzorował, jak pan ocenia te działania w zakresie działania Edgara Kobosa? Czy służby zadziałały, czy policja, czy CBA zadziałało? Jaka jest pana ocena w tym zakresie? Może sam siebie pan były minister oceniać. No. Nie, ja... Odczucia pan pyta. Ja jeszcze raz powtórzę. Służby zadziałały bardzo szybko. Wykryły sprawę na wczesnym etapie. Doprowadziły do tego, że wszystkie, podkreślam, osoby zaangażowane w ten proceder zostały zatrzymane i postawiono im zarzuty. Czyli poniosą odpowiedzialność karną. Odebrano korzyści majątkowe w wysokości 250 tysięcy złotych osobie, która, mówię tu o Edgarze K., która dopuściła się przestępstw w tym zakresie. I wyciągnięto również konsekwencje polityczne wobec osoby publicznej, która była zamieszana w tę sprawę. Najdalej idące konsekwencje polityczne poprzez dymisję ze stanowiska i wycofanie rekomendacji ugrupowania, które on reprezentował w życiu publicznym. Także zrobiono wszystko szybko, skutecznie i mówienie, wmawianie społeczeństwu, że mamy do czynienia z gigantyczną aferą, gdzie kilkaset tysięcy nielegalnych wiz było wydanych w wyniku korupcji, jest po prostu zwykłym kłamstwem. Więc ja absolutnie nie bagatelizuję tego, co się wydarzyło w MSZ-cie.
państwo polskie wykazało się skutecznością w tym zakresie, odpowiednie osoby poniosły adekwatne konsekwencje, ale stanowczo protestuję przeciwko temu, żeby w celach politycznych manipulować opinią publiczną. Bo tu mieliśmy do czynienia z gigantyczną manipulacją opinią publiczną. Nie było żadnej wielkiej afery. Teraz na siłę usiłuje się tworzyć wrażenie, że program Polish Business Harbor jest jakąś tutaj wykrytą przez naszego Sherlocka Holmesa, prawda, który tutaj siedzi panie, przy stoliku, jakąś gigantyczną aferą, chociaż nie ma ku temu żadnych przesłanek. Te dziwne oceny, które pan, wygłasza ale pan przepraszam, świadek. Ja chciałbym, przepraszam bardzo, ale dziękuję panie ministrze. Z formalnym, merytorycznym ale przepraszam najmocniej, pan minister komisja. Odpowiada na ale pytanie, ja które pan zadałem. Pan przewodniczący reagował na to, co nie jest zgodne z ja będę z reagował, pani posłanko. Bo ja oczywiście pan poseł Śliwka wykorzystuje ten czas, który ma tak jak chce. My go, tak powiem, skrupulatnie mierzymy. Bardzo dziękuję. Ale bym prosił, żeby pan nie powtarzał pytań i też proszę świadka, żeby jednak... Ale panie przewodniczący... Żeby swoją rolę tutaj jednak widział w tak, jak to przewiduje ustawa Sejmowej Komisji Śledczej. Pan nie jest tutaj od inwektyw, pan nie jest od oceniania, pan nie jest od tutaj wygłaszania jakichś poglądów politycznych. Pan tutaj podzieli się swoją wiedzą, ale pan po raz kolejny pan przekracza jakieś takie, powiedziałbym, zasady, które zostały tu przyjęte. To jest 15 chyba przesłuchanie, które my mamy. Nikt nigdy wcześniej nie zachował się w taki sposób jak pan. Pan poseł Śliwka ma głos i proszę kontynuować panie pytania. Panie przewodniczący, bardzo... jeśli poczuł się pan dotknięty, to przepraszam, nie, ale to był komplement nie. dla pana. Nie, nie mówiłem, że jest pan inspektorem Kluzo, powiedziałem, że jest pan Sherlockiem Holmesem. To komplement. Przepraszam bardzo, wie pan... Mam sukces w tej dacie 15 października, pytanie, także dlatego, że patrzyłem wam na ręce wtedy, kiedy było trzeba. Na razie pan mi umożliwia zadawanie pytań, jeżeli bym mógł. A pytałem o to, ponieważ w zakresie działalności komisji jest badanie legalności, prawidłowości postępowań właściwych służb. Ocena osoby nadzorującej w tym zakresie jest jak najbardziej zasadna i merytoryczna. Panie ministrze, mówił pan o 267 przypadkach nieprawidłowości, w których był zaangażowany Edgar Kobos i które bada prokuratura, są postawione zarzuty wobec Edgara Kobosa. Czy zna pan inne takie sytuacje porównywalne? No, sprawa Malezji to jest bardzo podobna sytuacja co do skali sprawy i osiągniętych korzyści majątkowych rok 2008. To już było, to pytanie było, panie i druga Boże. Sprawa to skandal w konsulatach na Ukrainie, zwłaszcza w Łucku w roku 2012. Sprawa, no, gdzie odwołano gwałtownie konsulów, minister Sikorski ich odwołał, gdzie no, powszechnie mówiono, media pisały o korupcji w konsulatach, latach, ale sprawa nie znalazła dalszego finału w prokuraturze i przed sądem, więc no, to były takie najgłośniejsze sprawy. Konsulat w Malezji, bardzo podobna sprawa właśnie tak, jak z którą mamy teraz do czynienia i te sprawy korupcji w Łucku zwłaszcza w roku 2012 były takimi najgłośniejszymi. Pan minister mówił o sprawie z 2008 roku, 2012 roku, jak dobrze pamiętam, czyli za czasów, kiedy ministrem spraw zagranicznych był pan Radosław Sikorski. Proszę trzymać się czasu relewantnego dla komisji. Ale panie przewodniczący, jeżeli pan by mógł powstrzymać swoje emocje i pozwolić mi... No właśnie, prosiłbym, żeby pan nie komentował i umożliwił mi zadawanie pytań. Bardzo proszę. Mówił pan o sprawach z 2008 roku, 2012 roku, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. A czy w tym okresie obejmującym pracę komisji w latach 2019-2024 poza sprawą Edgara Kobosa, czy były podobne sprawy o porównywalnej tematyce? Nie ujawniono takich spraw. Panie ministrze, pan powiedział, że polscy konsulowie byli inwigilowani na Białorusi. Polska opozycja była prześladowana, polska Polonia była prześladowana przez reżim Łukaszenki. Białoruś i Rosja prowadziła wojnę hybrydową względem Polski i w taki sposób nielegalny próbowali przemycać migrantów do Polski przez granicę polsko-białoruską.
Jak z perspektywy osoby, która była ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem do spraw służb specjalnych, z perspektywy naszego bezpieczeństwa i ewentualnych ryzyk migracyjnych, ocenia pan zachowania polityków, członków parlamentu, którzy mówili o tym, żeby wpuszczać nielegalnych migrantów, później się ich sprawdzi, czy też lżyli polskich mundurowych, panie czy proszę, też biegali z pizzą, pytania, które czy z wodą, czy z innymi artykułami spożywczymi przy granicy. To nie jest wywiad publicystyczny, to nie są opinie pana Mariusza Kamińskiego. Chcemy się dowiedzieć tego, jak funkcjonowały instytucje państwa w okresie relewantnym dla właśnie, komisji. Panie przewodniczący, o to pytam. Jeżeli pan przewodniczący by się zapoznał z uchwałą, a wierzę głęboko, że pan przewodniczący się zapoznał z uchwałą Sejmu, właśnie w zakresie oceny organizacji instytucji państwa, a parlamentarzyści, co by nie mówić, stanowią ważną część polskiego Sejmu. Więc bardzo bym poprosił pana ministra o odpowiedź w tym zakresie, jako koordynatora do spraw służb specjalnych. Ja uchylam to pytanie, panie pośle. Proszę zadać kolejne pytanie. Ale dlaczego, panie przewodniczący, pan uchyla to pytanie? Ponieważ pan pyta o opinię, pyta pan o intencje. Ale nie pytam o opinię, pytam o kwestie. O wypowiedzi innych polityków. Nie. Tutaj jest panie minister spraw wewnętrznych administracji, koordynator służb specjalnych, członek wszystkich gabinetów od 2016 roku, w szczególności w latach 19-23. I o to proszę pytać. Panie przewodniczący, pytam o te ewentualne ryzyka migracyjne w zakresie takiego zachowania i czy to mogło wywołać jakieś działania, które by zagrażały bezpieczeństwu Polski. Jak najbardziej jest to związane z... A ja uchyliłem to pytanie, więc proszę zadać kolejne pytanie. Poprosiłbym Wysoką Komisję o podjęcie uchwały w zakresie... Nie, to ja będę uchylał pytania. Ale to nie zna przepisów i regulaminu, bo wtedy jest odwołanie właśnie do decyzji komisji, więc prosiłbym, żeby pan zasięgnął wniosek. Przegłosujemy ten wniosek, bardzo proszę. Kto z państwa jest za uchyleniem tego pytania, za podtrzymaniem uchylenia tego pytania jako takiego, które... Naprawdę nie wiem. Ale to pan poseł Śliwka złożył wniosek formalny, nie ja. No ale to nie jest wniosek, pan trakcie... myli w ogóle, nie wie pan o czym pan mówi. To nie... Jesteśmy w trakcie procedury wniosku o uchylenie pytania, panie pośle Boguski, to nie jest trudne, naprawdę, niech pan... Kto z państwa jest za uchyleniem pytania, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał w tej sprawie? Proszę, zamykam głosowanie, proszę podanie wyników. Za 5 posłów, przeciw 4, słuch się wstrzymało. Pytanie jest uchylone, panie pośle. Ma pan jeszcze te 2 minuty na dokończenie pytań. Panie ministrze, jeżeli chodzi o kwestie polityki migracyjnej, podejmowanych działań w tym zakresie, bardzo ważną rolę odegrała ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, podjęta w 2011 roku. To jest w ramach też tego, co pan poseł Mulawa mówił, czyli takiej aktywnej polityki migracyjnej, która była podejmowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że nie wszyscy posłowie głosowali za tą zaporą na granicy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko, pan poseł Szczerba głosował przeciwko. Jak, panie ministrze, podległe panu służby oceniały potrzebę budowy zapory na granicy? To oczywiście był niezwykle ważny postulat służb. Proszę pamiętać, że nasza granica z Białorusią przez lata była granicą spokojną. Reżim jakby pilnował bardzo twardo ze swojej strony, mając całe linie fortyfikacji, tak zwaną systemę, całe linie zasiek. Ich nie widać z polskiej strony. One są kilkaset metrów w głąb terytorium Białorusi, tak żeby nie było żadnej możliwości przemknięcia się jakokolwiek uciekiniera, prawda, który z powodów politycznych chciałby uciec z Białorusi albo żeby ktoś z drugiej strony przeszedł. Nagle z niej i tam nie było po naszej stronie niczego.
Niczego. Po prostu pas ornej ziemi, prawda? Który i słupki stojące luźno, które wyznaczało granice. I nagle z dnia na dzień, prawda, no musieliśmy przystąpić bardzo twardo do zabezpieczenia naszej granicy pod każdym kątem. Żeby to było możliwe, prawda? No potrzebna była i ta bariera fizyczna, zapora fizyczna w bardzo trudnym terenie. Ona musiała być dostosowana do tego terenu, prawda? Żeby nie zapadła nam się, bo tam i tereny podmokłe, bagienne, piaszczyste, więc ona musiała być dostosowana do tego i oczywiście, no, żeby skutecznie monitorować wszystkie incydenty na granicy, niezbędna była zapora elektroniczna. Wymagało to użycia dużych środków, znakomitych inżynierów, sprawnych firm. To wszystko nam się udało zorganizować. W ciągu roku 200 kilometrów zapory fizycznej, 200 kilometrów zapory elektronicznej bez martwych pól, prawda? Dodatkowo granica z Rosją, też zapora elektroniczna, rozpisanie przetargów też na zaporę elektroniczną, niezwykle trudną do realizacji, ale możliwą, na rzece Bug, prawda? Zabezpieczenie środków na to wszystko, to wymagało ogromnej energii, poświęcenia i profesjonalizmu. I potworny atak ze strony przeciwników rządu, politycznych przeciwników rządu. Od awantur na granicach, prawda, obrażania funkcjonariuszy, przepychania się z funkcjonariuszami, po próbę blokowania wszystkiego w parlamencie. Wszystkiego. Po obraźliwe teksty, chociażby ówczesnego lidera opozycji, obecnego premiera Tuska, prawda, o tym wale na granicy z taką sugestią korupcyjną, prawda, że nic nie powstanie, przez rok niczego nie zbudują, a z tego to będzie jeden wielki wał. Może prąd tam jeszcze podepniecie pod te zabezpieczenia, prawda. Ta ironia, ta niechęć, prawda, ta propaganda. I mimo to wszystko powstało, wszystko jest profesjonalne, jednocześnie no, gwałtownie musieliśmy zwiększać uprawnienia Straży Granicznej w różnych aspektach. Udało nam się to przeprowadzić, mimo ogromnego oporu i wrzasku w parlamencie, prawda? Obrażania, znieważania nas, zrobiliśmy swoje. I co jest zabawne, że dziś mamy takich katonów walki z nielegalną migracją, jak tu siedzący polityk, prawda, który pizzę, prawda, i bułeczki woził. Panie pośle, czy ma pan poseł Śliwka jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Tylko ciężko. Ale już niestety skończył panu czas. Minął 15 minut. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Bogucki. Panie przewodniczący, chwileczkę. Nie, pan poseł Bogucki. Pan poseł Bogucki ma głos w tej chwili. Czy pan poseł zamierza skorzystać ze swojej możliwości? Nie, już skończył się czas. Pan świadek za długo odpowiadał na pytania. Ale wie pan, no, ja podjąłem decyzję w tej sprawie. Pana czas już się skończył. Na podstawie czasu, który ustaliliśmy. Nie dyskutuję z panem. Przywołuję pana do porządku po raz pierwszy. Chciałbym bardzo prosić pana posła Boguckiego, żeby kontynuował pytania. To nie po raz pierwszy farsa i nie po raz ostatni niestety. Panie ministrze, panie pośle, ja odwołam się do tego, co wydarzyło się tutaj w czwartek, co było wielkim skandalem. Dzisiaj już ani pan przewodniczący, ani reszta osób z koalicji rządowej nie mają odwagi pana zapytać o kwestię wezwania. Nie będę, uchylam to pytanie. To jesteśmy w pytaniach do świadka, a nie rozmawiamy o kwestiach organizacyjnych. Ale ja nie będę po prostu marnował czasu komisji na pytania o charakterze organizacyjnym, które zostały wyjaśnione przez wszystkich. Pan poseł może kontynuować pytania, bardzo proszę, ale nie w tym zakresie. Panie ministrze, kiedy otrzymał pan wezwanie? Uchylam to pytanie. W takim razie... Ale czego się boicie? Nawet nie chce pan pokazać tych dokumentów. Wtedy jak pan 40 minut atakował ministra Kamińskiego. Kto z państwa jest za uchyleniem pytania, proszę o naciśnięcie. I manipulował pan. Nie ma pan głosu, panie pośle Bogucki. Przywołuję pana do porządku po raz drugi. Czy pan może mnie przywoływać, bo prawda jest po mojej stronie. I pan się boi po prostu pokazać tych dokumentów. Kto z państwa jest za uchyleniem pytania, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Zamykam głosowanie.
7 posłów za, 4 przeciw, nikt się nie wstrzymał, pytanie jest uchylone. Bardzo proszę, ma pan jeszcze 6 minut. Szanowny panie ministrze, panie pośle, padła taka insynuacja ze strony przewodniczącego, że pana działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie było podyktowane jakoby wypowiedzią dzisiejszego niestety premiera Tuska, która miała miejsce, jak dobrze pamiętam, na początku lipca. Informacja ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie krytycznego, bardzo krytycznego stanowiska co do projektu przedstawionego przez wiceministra Wawrzyka wyszła 30. Została podpisana i wyszła 30 z ministerstwa. Czy w takim razie opinia, zdanie ówczesnego lidera opozycji, dzisiejszego niestety premiera, miał jakikolwiek wpływ na pana działanie? Żadnego. Czy ona miała wpływ na działania innych osób z kierownictwa ministerstwa, ewentualnie innych ministerstw z kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość? Absolutnie nie. Sprawa była już przesądzona, że ten projekt nigdy nie wejdzie w życie. Czy podczas rozmowy z premierem Jarosławem Kaczyńskim, ale także podczas rozmowy z panem ministrem Zbigniewem Rauem, którakolwiek z tych osób, którykolwiek z tych polityków, ministrów, pan premier, w jakikolwiek sposób oponowali co do pana stanowiska, że to należy wstrzymać? Nie, to była jednoznaczna sytuacja. Pamiętam, jak zadzwoniłem do premiera Kaczyńskiego, żeby go poinformować o pojawieniu się tego projektu. On powiedział, tak, znam sprawę, jestem już po rozmowie z ministrem Rauem. Absolutnie ten projekt będzie wycofany. Minister Rau, kiedy go spotkałem, potwierdził mi, że absolutnie to jest projekt, którego on nie autoryzuje. I ten projekt nie miałby najmniejszej szansy, żeby wejść w życie. Czy w związku z tym ta podjęta próba legislacji wywołała jakiekolwiek realne skutki i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Żadnych realnych skutków, tym samym żadnego niebezpieczeństwa ten projekt nie ściągnął. Poza jakimś właśnie awanturą polityczną, nieadekwatną do sprawy. Ale nie miał najmniejszych szans ten projekt i pozostał tylko i wyłącznie projektem nieskonsultowanym, sprzecznym z polityką rządu. Wspominał pan o tych 286 osobach, które na ten czas, kiedy pan koordynował służby, był pan szefem MSWiA, którym wydano wizy, które mogły być w kręgu tych osób, o które zabiegał w sposób, no, wiele wskazuje, nielegalny po przedstawionych zarzutach pan Kobos. Czy były tam osoby niebezpieczne? Czy te osoby wszystkie zostały sprawdzone? Tak, zostały sprawdzone najpierw rutynowo, prawda? Jeszcze wtedy ABW, przynajmniej ci funkcjonariusze, którzy sprawdzali, nie mieli świadomości, że te osoby otrzymały wizy w wyniku korupcji i nie było tam żadnego sygnału, że w tej grupie ktoś jest, ale później osobiście prosiłem szefa ABW o jeszcze raz sprawdzenie tej konkretnie grupy osób, która nielegalnie w wyniku korupcji otrzymały wizę, czy istnieje, czy jakakolwiek jest wiedza w naszych bazach, czy też w międzynarodowych bazach, że te osoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. I uzyskałem odpowiedź zwrotną, że żadna z tych osób nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Oczywiście w sensie przestępczym, tak, te osoby są beneficjentami przestępstwa, natomiast same z siebie nie generowały te osoby żadnych niebezpieczeństw związanych z terroryzmem, ze szpiegostwem, z działalnością w grupach przestępczych. Panie ministrze, a czy te osoby... Byli to klasyczni właśnie nielegalni migranci. Ale czy te osoby w ramach pozwoleń czy wiz przyznanych przez konsulów w poszczególnych placówkach, w poszczególnych krajach, czy były w ramach tego postępowania wątpliwości co do prawidłowości merytorycznego rozpoznania tej sprawy? Nie mówię o tej warstwie powoływania się na wpływy przez pana Kobosa, tak? Mówię o tej procedurze, która już odbywała się w samym konsulacie. Czy tam są jakiekolwiek zarzuty dotyczące na przykład przyznania wizy osobie, która tej wizy nie powinna dostać według przepisów prawa na przykład konsularnego?
Wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach takie wątpliwości się pojawiły. Ale czy ma pan pewność w tej sprawie? Pewności nie mam, bo tak jak mówię, moja wiedza dotycząca ustaleń tego śledztwa jest wiedzą z sierpnia ubiegłego roku. Panie ministrze, panie pośle, mówił pan o tym, że rozszerzenie programu Poland Business Harbor nie było już konsultowane, ale wskazywał pan również, że dedykował pan Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do jakby zabezpieczenia realizacji czy pilnowania bezpieczeństwa. Czy mógłby pan opisać, jakie to były działania? Oczywiście w tym zakresie, które na posiedzeniu jawnym mogą wybrzmieć. Tak. Wszystkie osoby, które aplikowały o wizę z tego programu, dane tych osób, jakieś dodatkowe ewentualnie informacje trafiały do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak żeby przed wydaniem wizy mogły być sprawdzone pod kątem ewentualnych zagrożeń, czyli Agencja Bezpieczeństwa we wszystkich dostępnych bazach danych, a ma duży dostęp również do baz operacyjnych, służb zagranicznych, te osoby były sprawdzane i nigdy nie miałem informacji, aby cokolwiek groźnego w związku z tymi sprawdzeniami się pojawiło. Oczywiście pewnie były jakieś pojedyncze sytuacje, że te osoby były odsiewane, mogły powodować jakieś sytuacje, których nie chcielibyśmy. Natomiast z całą pewnością nie było sytuacji, że ktoś dostał wizę, a nie był sprawdzany w bazach danych osób niebezpiecznych. A idąc dalej, panie ministrze, bo to jest to sprawdzenie w trakcie przyznawania, czy przed przyznaniem wizy. Natomiast już po przyznaniu wizy, czy te osoby, które wjeżdżały na podstawie tego rozszerzonego programu Poland Business Harbor, ale także te osoby, co do których prowadzone było i jest postępowanie przygotowawcze w prokuraturze związane z działalnością pana Kobosa. Czy te osoby wywołały jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Czy życie pokazało, że one, nie wiem, prześliznęły się przez sito ABW, przez sito polskich służb i faktycznie tutaj w kraju albo za granicą wywołały jakiekolwiek zagrożenie terrorystyczne lub jakiekolwiek inne? Nie znam takiej sytuacji. Jedyny przykład, jakim operuje pan przewodniczący Szczerba, czyli tego człowieka, który puszczał drony, nie jest przykładem szpiegowskim. Oczywiście to była sprawa medialna. Pierwsze skojarzenia były takie, że możemy mieć do czynienia z rosyjskim szpiegiem. Ten człowiek został zatrzymany. Po prostu niezwykle zaangażowany hobbysta w sprawę zabawy, powiedzmy, dronami. Bardzo, bardzo głęboko sprawdzony i absolutnie ABW wykluczyło jakąkolwiek działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych czy jakichkolwiek innych służb. Poproszę sekretariat o wyświetlenie dwóch materiałów, które przesłałem. Bardzo proszę, jeżeli są w związku z... To są wypowiedzi odnoszące się niewątpliwie do zadania komisji. Ja zacytuję i zadam pytanie, tak? Donald Tusk, to jest z wirtualnej Polski, jak dobrze pamiętam, początek września, 14 bądź 15. Donald Tusk komentuje ostatnie doniesienia związane z aferą wizową. Nie ma dnia, właściwie godziny, żeby media nie odkrywały warstwy tej chyba największej afery w XXI wieku w Polsce, powiedział Tusk na konferencji prasowej. Przypominam, że mówi to człowiek w czasie rządów, którego była afera Amber Gold, 18 tysięcy pokrzywdzonych, 852 miliony strat. Nazwijmy rzecz po imieniu. PiS-owski rząd i mówimy tutaj o najwyższych urzędnikach państwowych zaangażował się w proceder przerzucania setek tysięcy ludzi wyposażonych w polskie wizy do naszego kraju. Mówimy tutaj o nieprawdopodobnych liczbach, a niestety prawdziwych, podawanych przez polski MSZ, mówi były premier. Szanowny panie ministrze, panie pośle, czy ta wypowiedź dzisiejszego premiera, wówczas można powiedzieć szefa, lidera opozycji, ma cokolwiek wspólnego z ustaleniami służb, z ustaleniami prokuratury i tym, co faktycznie działo się, jeżeli chodzi o nieprawidłowości, które niewątpliwie miały miejsce wówczas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? To jest wypowiedź całkowicie niewiarygodna, sprzeczna z ustaleniami służb i
Stąd też sądzę nagłe takie zainteresowanie programem Polish Business Harbor, żeby cokolwiek no, udać, że poza te 268, czy być może no, jakieś się ustalenie zmieniły, ale na pewno to mamy pełen obraz działań pana Kobosa i jego wspólników i to jest rząd kilkuset wiz, a nie kilkuset tysięcy. To poproszę jest jeszcze jeden materiał. Manipulująca opinią publiczną i mam nadzieję, że prace tej komisji dokładnie to potwierdzą. To jest z orędzia pana marszałka ówczesnego senatu, pana senatora Grodzkiego. Z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju były sprzedawane na straganach w krajach Azji i Afryki. Dzięki temu setki tysięcy migrantów napłynęły do naszej ojczyzny. Podobnie, panie ministrze. Absolutne kłamstwo. Absolutne kłamstwo. Ja jeszcze rozpytywałem ludzi z kierownictwa Agencji Wywiadu, czy w ogóle mieliście jakieś sygnały, czy coś takiego się mogło wydarzyć. Bzdura kompletna. Ja mam jeszcze pytanie. Dobrze, nie, już pan zadał dwa pytania, panie pośle. Ja upoważniłem pana do ich zadania, mimo tego, ostatnie że pytanie pan zadawał trzy, naprawdę ostatnie. Ale... Proszę powiedzieć, bo oczywiście Donald Tusk wtedy był poza... Nie, panie pośle, przepraszam bardzo, to nie jest... To nie jest rolą świadka, nie jest komentowanie wypowiedzi innych polityków. Jest, może pan zadawać. Pan pyta o fakty. Może pan zadawać pytania dotyczące faktów i wiedzy pan świadka. Pan pyta o fakty, tylko pan go nie słucha. Zadaje co do faktów. Proszę też wyłączyć, tak. Z uwagi na to, że ówczesny marszałek no, pełnił funkcję trzeciej osoby w państwie i przed tego rodzaju wypowiedzią, orędziem skierowanym do narodu, które, jak wiemy, dzisiaj jest całkowicie fałszywe, jest w jednym wielkim kłamstwie. Panie pośle, czy zwracał się do pana ministra jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale także koordynatora służb specjalnych? Czy te informacje są prawdziwe? Czy występował drogą formalną w jakikolwiek inny sposób, żeby zweryfikować doniesienia medialne, tak żeby faktycznie przekazać opinii publicznej jako trzecia osoba w państwie rzeczywisty stan rzeczy? Absolutnie nie zwracał się marszałek Grodzki z żadnego typu pytaniami, w żadnej formie, w żadnym trybie. Miałby takie możliwości w pełni jako marszałek Senatu, żeby uzyskać takie informacje, na pewno uzyskałby rzetelną wiedzę. Nie wykazał w tym zakresie żadnej inicjatywy, żeby zweryfikować. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Kaleta. Też nie. Bardzo proszę, panie pośle, 10 minut. Bardzo dziękuję, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Przede wszystkim, panie ministrze, przepraszam za ten cyrk, który robi tam ta panie strona. Pośle, bardzo przepraszam. Ja wiem, że pan lubi takie określenia troszkę happeningowe, ale ja nie pozwolę na to, żeby nazywać mojej pracy pana koleżanek i kolegów parlamentarzystów takim określeniem i uchylam to pytanie i przywołuję pana do... To nie wyrażam zgody na tego typu wypowiedzi. Przywołuję pana po raz pierwszy do rzeczy. Jeszcze raz przywołuję pana do rzeczy i odbieram panu głos. Ale panie przewodniczący, to nie bardzo było pytanie. Bardzo proszę zadać pytanie. To nie było pytanie. Panie ministrze, chciałbym w związku z tym, no ale jak jacy aktorzy, taki cyrk. Chciałbym zadać pytanie. Panie pośle, po raz drugi przywołuję pana do porządku. I do rzeczy jednocześnie. Więc proszę, żeby pan zadał pytanie, ponieważ za chwilę uchylę... Nie, przepraszam bardzo, nie pozwolę na to, bo ja rozumiem... Nie, przepraszam pana bardzo. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie pozwolę na takie zachowanie, na takie określenia na tej komisji. Nie, przepraszam bardzo. Włączę wtedy, kiedy uznam to za właściwe, z punktu widzenia prac tej komisji. Ma pan jeszcze jedną szansę, ostatnią. Panie ministrze, czy z perspektywy czasu uważa pan, że można było zrobić więcej w tej sprawie? Mówimy o... O całości sprawy, tym wszystkim, co pan powiedział nam i o panu Edgarze, i o sytuacji nie. W Ministerstwie Spraw. Nie można było zrobić więcej, ani nie można było zrobić szybciej. Nie mogę mówić o wszystkich okolicznościach, które spowodowały, że fakt ustalenia, że to Edgar Kobos jest źródłem przestępczego procederu, ustalenia jego tożsamości przez służby, naprawdę wymagał ogromnego wysiłku ze strony służb. Fakt zdobycia
zero-jedynkowych dowodów, prawda, przestępczych, bo czasami jest wiedza operacyjna, są pewne poszlaki, przesłanki, prawda, że wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa, ale nie rozstrzygające jeszcze, prawda, więc fakt przeprowadzenia dwóch operacji specjalnych, kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowych, to są operacje niezwykle ryzykowne też dla funkcjonariuszy. Ja padłem ofiarą jako szef CBA właśnie w związku z przeprowadzeniem operacji kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowych osobom podejrzanym o proceder korupcyjny. No ten wyrok, którym zostałem skazany, prawda, właśnie dokładnie dotyczy takiej sprawy. Więc to miały być lekcje dla funkcjonariuszy, żeby nie pozwalali sobie na przyszłość w przeprowadzaniu tych operacji. No ale ja byłem koordynatorem, oni wiedzieli, że nigdy nie pozwolę na to, no teraz nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, żeby tego typu odważne, ofensywne działania operacyjne zgodne z prawem, za zgodą prokuratury były przeprowadzone. W tym wypadku dwukrotnie. W marcu zatrzymano dwie osoby w tym przedsiębiorstwie, o którym informowała osoba informująca, a później również w wyniku takiej operacji kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, czyli łapówki, został zatrzymany Edgar Kobos i no, materiał był tak jednoznaczny, tak zero-jedynkowy, że sądy nie miały żadnego problemu z orzekaniem tymczasowego aresztowania. A dopiero po kilku miesiącach tymczasowego aresztowania, ja już widzę tych szyderców i komentatorów, którzy tutaj tłumaczą o areszcie wydobywczym. No nie, tak wygląda, szanowna pani, bo pani tutaj wygłaszała różne takie tezy, prawda, na temat działalności służb i przewlekłości w działaniu. Pani do tych poseł, tez tak? Za chwilę chciałbym też tak, wrócić. Tak. Więc nie były to żadne areszty wydobywcze. Jest to normalna, rutynowa, standardowa działalność organów ścigania wobec przestępców. I dopiero pod koniec czerwca, w ostatnich dniach czerwca, zaczął składać szerokie wyjaśnienia, ujawniając wszelkie aspekty. I to doprowadziło do tego, że we wrześniu zostały zatrzymane kolejne 4 osoby w innych wątkach, nieznanych wcześniej służbom. Panie ministrze, chciałbym się zapytać o taką rzecz, która też odnosi się już może nawet do dnia dzisiejszego, ponieważ usłyszeliśmy dumną zapowiedź, dumną oczywiście w cudzysłowie, szefa koordynatora o likwidacji CBA, o zamiarze likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem można byłoby ten proceder wykryć, gdyby nie było właśnie fachowości funkcjonariuszy, ich determinacji i przede wszystkim gdyby nie było tej instytucji, jakim jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Polsce potrzebna jest wyspecjalizowana służba antykorupcyjna. Korupcja to jest uderzenie w podstawy funkcjonowania państwa w każdym aspekcie. No, zniszczenie takiej służby, można nie lubić szefa służby, można nie lubić, prawda, politycznie czy osobiście koordynatora tych służb. Można wobec, no ja pełnię funkcję polityczną, stosować różnego typu prowokacje, których celem jest wywarcie represji politycznych, wywołanie represji politycznych wobec mnie. Ale zostawcie w spokoju funkcjonariuszy. Oni ciężko pracują, zawsze mieli zielone światło, niezależnie od tego, czy to jest obozu rządzącego, czy udający przedstawiciela opozycji, złodziej jest złodziej, tak przestępca jest przestępcą, łapówkarz jest łapówkarzem. On się podszywa pod barwy no, my partyjne, to wiemy. Oni nie pod barwy ugrupowań politycznych. Panie pośle Kaletano, taka panie zawsze była filozofia, taka służba wyspecjalizowana, doświadczona, już pana w tej odważna, sprawie. On troszkę jest odbiega Polsce od niezbędna. Od wiemy, jak to wyglądało przez ostatnie 8 lat. Panie ministrze, chciałbym się właśnie zapytać jeszcze w kontekście, w zasadzie dwa pytania, bo one wydaje mi się, że tutaj nie do końca jestem też przekonany, czy my jako tutaj przedstawiciele, którzy wiedzą, jak to wszystko powinno wyglądać, dwa pytania. Czy po wykryciu afery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, temat tych 268 wiz, które były pewnym wątpliwością. Czy temat korupcyjny w MSZ-cie, w obszarze tym, o którym rozmawiamy, który jest przedmiotem prac komisji, został ucięty? Tak, został ucięty, mimo tego, że przecież sprawa była nagłośniona bardzo przez media. Panie ministrze, państwo zadziałało.
Tak, zadziałało, rozwiązało problem, który się pojawiał, nie pozwoliło temu problemowi się rozwinąć, prawda, żebyśmy mieli do czynienia z rzeczywistą, poważną aferą. Nie ma żadnych nowych, innych sygnałów, że w czasie naszych rządów mamy też teraz nową ekipę, prawda, ekipę, która szuka wszystkiego na siłę, prawda, więc nie ma żadnych nowych sygnałów ani nowych wątków, żeby przy wydawaniu wiz dochodziło do korupcji. Teraz się jakiś otwiera wątek Polish Business Harbor, prawda? Poland Business Harbor, ale tutaj nawet wy nie sugerujecie, że miała miejsce korupcja, tylko nie wiadomo, co się... No ale dobrze, 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 to działajcie, bardzo proszę. Natomiast nic nie ma, prawda? I żadne nowe fakty się nie pojawiły w tych sprawach. I ostatni temat, panie ministrze, bo myślę, że musimy wrócić trochę też do tej właśnie wypowiedzi, która wywołała tutaj pewien niepokój, czy tam nawet śmieszność. Otóż był podejmowany temat, czy pytania szły w kierunku, dlaczego nie było jakiegoś parasola właśnie tego wywiadowczego, który szedł w kierunku sprawdzania, no przecież nie pracowników, a młodych ludzi, tak jak chyba to zostało powiedziane, którzy byli współpracownikami poszczególnych urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Było to poddawane pewnej ironii, śmieszności. My wspólnie żeśmy nazwali, że to było właśnie takie pytanie infantylne. To idąc w tym kierunku, czy pana zdaniem takie działanie w tej chwili określonych służb, które przecież też wiedzą, że mamy dostęp do informacji niejawnych, powinno iść w kierunku na przykład asystentów posłów, którzy zasiadają w tej komisji? No, nie chciałbym śmiało tak bezpośrednio komentować, prawda, no, sytuacji, w jakiej jesteście państwo. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, no, że no, nie ma nigdzie na świecie takiej sytuacji, że każda osoba pełniąca funkcję publiczną jest sprawdzana w kontekście wszystkich znajomości, jakie posiada i zawiera. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto ma jaki dostęp do informacji i w ramach tego, prawda, pewne działania sprawdzające są prowadzone, ale jeżeli służba uważa, że ktoś może się dopuszczać przestępstwa, prawda, i ktoś, z kim utrzymuje kontakt, robi, też może się dopuścić przestępstwa, jest to świadomy kontakt, prawda, no to nie może ostrzec osoby pełniącej funkcję publiczną, która może być już na etapie popełnienia przestępstwa, że spotyka się z przestępcą. No nie, no nie. To i jest, absolutnie ostatnie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Absolutnie ostatnie. Jeszcze absolutnie ostatnie. Nie, dziękuję serdecznie. Czas, tak? Ale już minął. Nie minął. Dwie minuty. Ostatnie pytanie. Panie ministrze, ponieważ tutaj mówiliśmy na temat polityki migracyjnej, polskiej polityki migracyjnej, w moim przekonaniu nie można tego wyodrębnić, że to jest tylko Polska, bo to też musi być polityka unijna wszystkich spraw, wszystkich państw, które są też w strefie Schengen i są przede wszystkim w tej organizacji, w formacji, jaką jest Unia Europejska. Czyli element budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Można powiedzieć, że był, czy jest elementem polityki migracyjnej. Oczywiście, tak. Dziękuję uprzejmie. Nic więcej nie potrzebuję. Proszę o włączenie prezentacji. Chciałem pana zapytać o jedną kwestię, mianowicie mieliśmy tutaj... Tak, mieliśmy, szanowni państwo, na tym posiedzeniu pana Piotra Krawczyka. Zna pan pana Piotra Krawczyka, panie świadku? No, wie pan, zadaje pan pytanie oczywiste. No, tak, a może pan powiedzieć, bo pan Piotr Krawczyk miał problemy z odpowiedzią, dlaczego przestał pełnić swoją rolę szefa agencji wywiadu? Czy pan... To nie ma nic wspólnego z pracami komisji. Ale bym prosił, żeby pan powiedział nam, z jakiego powodu. No, ale skoro nie jest związany... związane, to jak może być... Dobrze, ale to może, jeżeli pani chce powiedzieć, dlaczego do tej dymisji doszło, to... Ale na jakiej podstawie pan sobie tutaj prawo? Przepraszam bardzo, panie Bogucki, przywołuję pana do porządku po raz pierwszy. Chyba, że pan rezygnuje z drugiej... Ale dlaczego pan sobie znowu... Dobrze. Szanowni państwo, tutaj pozwólcie, że też świadkowi przedstawiłem wypowiedź pana... Proszę przestać mówić. To nie jest pana moment. Agencja Wywiadu jest instytucją
bym powiedział, relatywnie jak na państwo polskie wyzwania i zagrożenia. Przepraszam, bo muszę chyba to widzieć. Nie, to jest kwestia mojego wzroku, panie pośle. Pan minister ma to widzieć. Pan minister ma bliżej monitor, ja niestety patrzę na tamten monitor, więc odczytam to oczywiście. Agencja Wywiadu jest instytucją, obym powiedział, relatywnie jak na państwo polskie i wyzwania, zagrożenia, ale również i szanse państwa polskiego w różnych obszarach, instytucją o niewystarczającym rozmiarze zarówno personelu, jak i budżetu. Jeżeli mnie pan poseł pyta i państwo jesteście zainteresowani, czy Agencja Wywiadu powinna się tym zajmować w szerszym zakresie, pytaliśmy o bezpieczeństwo i o Poland Business Harbor. Agencja Wywiadu powinna się tym zajmować w szerszym zakresie, tak, ale tak jak wspominałem wcześniej, każde zadanie powinno być ze strony przełożonych uzupełnione odpowiednią ilością sił i środków. Czy pan się zgadza z wypowiedzią pana Piotra Krawczyka co do tego, w jaki sposób była wyposażona Agencja Wywiadu, jeśli chodzi o siły i środki? Czy mógł pan zrobić więcej, żeby ta służba funkcjonowała w większym zakresie? Szanowny panie, nie jest to temat związany z pracami komisji. Nie jest, bo my pytaliśmy o Poland Business Harbor i ta wypowiedź Piotra Krawczyka była dokładnie pan mnie pyta w odniesieniu do tej siły sprawy. Siły i środki Agencji Wywiadu, o potencjał polskiego wywiadu. Proszę pana, sytuacja międzynarodowa jest bardzo niebezpieczna. Proszę to uwzględnić. Nie będziemy tu publicznie dywagowali na temat potencjału sił i środków Polskiej Agencji Wywiadu. Dobrze, a może pan odpowiedzieć na pytanie, kto to rozporządzenie, które przygotowywał Piotr Wawrzyk, które nazywaliście błędem urzędniczym, miał podpisać ostatecznie? Czyje to miało być rozporządzenie? Ministra Spraw Zagranicznych. Tak. No to po co mnie pan... Czy pan uważa, że Zbigniew Rau w odpowiedni sposób nadzorował pracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także w kontekście przesłuchań, których dokonała komisja? Myślę o przesłuchania polskich konsulów. Pyta mnie pan o... Ale jeszcze nie zadałem pytania, panie świadku. Czy według pana minister Rau w odpowiedni sposób nadzorował Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w szczególności Departament Konsularny, pozwalając na tego typu interwencje, jak dzisiaj zostało opisane przez pana konsula Dańdę? I tutaj chciałbym zweryfikować pana informacje na temat tych wydanych wiz. Pan konsul Dańda tylko potwierdził, że wydał około 250 wiz tylko w odniesieniu do Hongkongu, więc jakby te dane, które pan podaje, troszkę są chyba nieaktualne i trochę inne dane ustaliła prokuratura. Czy według pana Te przykłady, które my pokazujemy, które badamy, one świadczą, że Zbigniew Rau dobrze nadzorował swoje ministerstwo? Znowuż pyta mnie pana o opinię. Ja nie jestem tutaj jako świadek od opinii, prawda, na temat innych osób, tylko od faktów. Więc no, ale to nie jest ale pytanie to Zbigniew, o fakty. Ale to Zbigniew Rau i ludzie podlegli ministrowi Rauowi przygotowali... Mam zaufanie do Zbigniewa Rau. No dobrze, ale to zaufanie zaufaniem, ale opinia opiniem. Ale ja nie jestem od opinii, no przecież pan wie, przedmiot. Wedle jakiego standardu pan, działają komisje śledcze i są pan przedstawił opinię, oczywiście w pana imieniu opinię przedstawił pan wiceminister Grodecki. Natomiast no, powiedział w tej opinii wprost, że wejście w życie projektowanego rozporządzenia może zwiększyć skalę nielegalnej migracji do Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale chciałem zapytać również o jedną kwestię, bo to jest też chyba przedmiotem. Rozumiem, że pan gratuluje. Chciałbym, nie, to jest, według mnie w tej formule to rozporządzenie nigdy nie powinno zostać procedowane, natomiast kierunkową decyzję dotyczącą tego rozporządzenia wydał Zbigniew Rau, podpisując notatkę przygotowaną przez Departament Konsularny, ba, to minister Rau w obecności Tobiasza Bocheńskiego otwierał Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, zapowiadając, że tam będzie pracowało około 150 pracowników, którzy będą wydawać te wizy w odniesieniu do wszystkich 21 krajów. Chciałem zapytać o konsekwencje międzynarodowe. I teraz tak powiem, jakby pan mógł skoncentrować się na wrześniu 2023. Czy trafiło do pana pismo komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej Ylva Johanssona 19 września, w którym wyrażał... jest kobieta, Ylva Johansson. Pani Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, w którym wyrażała ona zaniepokojenie sytuacją wizową w Polsce, wskazywała, że zagraża to interesom państw strefy Schengen oraz stwarza niebezpieczeństwo dla całej
strefy. Czy pan takie pismo otrzymał od pani komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej? Tak, i udzieliliśmy pani komisarz, bo rzeczywiście jest tak, przepraszam za przejęzyczenie, z którą no, parokrotnie rozmawiałem w przeszłości na różne tematy związane z migracją, z granicą, z sprawą przymusowych relokacji. Tak zwracała się do nas i dostała odpowiedź. Dobrze, czy otrzymał pan również korespondencję od minister federalnej Niemiec Nancy Faeser odnośnie nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz cudzoziemcom, co może dotykać strefy Schengen, w tym Niemiec, a wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę podczas wyrywkowych kontroli na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym powoduje to, że w niemieckiej sferze parlamentarnej coraz częściej pojawiają się apele o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych z Polską. Czy dostał pan takie pismo od pani Nie, minister? Z panią Nancy Faeser rozmawiałem telefonicznie o tej sprawie, wyjaśniłem jej, że to, co do nich dociera, jest tylko i wyłącznie tępą partyjną propagandą, że jest kłamstwem, żeby się nie niepokoić. Pan używał takich słów wobec pani komisarz i pani minister? Z panią Nancy Faeser byliśmy zawsze w dobrych relacjach. Mm-hmm. I to była no, koleżeńska rozmowa. A jak pan ocenia dzisiaj? Przepraszam, nie skończyłem. Bardzo ją uspokoiłem. Powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Powiedziałem, jaka była rzeczywista skala korupcji. I bardzo ją czy pan uspokoiłem wie, że, w tym zakresie. Czy pan ma wiedzę, panie przewodniczący, została panu czy pan ma wiedzę, że te... te reperkusje tej afery wizowej, one cały czas są aktualne. Czy pan wie, że w polskich konsulatach prowadzone są przez Komisję Europejską kontrole? Między innymi kontrola odbyła się w Mumbai, w Manili, w innych konsulatach. Czy pan ma również wiedzę, że no, ta sprawa zaszkodziła wizerunkowi Rzeczpospolitej Polskiej za granicą? I to pan był odpowiedzialny za to, żeby przeciwdziałać tego typu działaniom? Szanowny panie, ta sprawa bardzo zaszkodziła reputacji polskiej z uwagi na to, co wy mówiliście o tej sprawie. Rzeczywiście, jak rozmawiałem z Nancy Faeser, ona była przerażona. Setki tysięcy wiz? Ja mówię, nie, słuchaj, spokojnie, kilkaset wiz, rzeczywiście, była taka sprawa, nasze służby to wykryły, mamy tych ludzi, zostali zatrzymani, no mamy kampanię wyborczą, nic ci nie poradzę, że ci ludzie mówią takie brednie, manipulując opinią publiczną. Panie przewodniczący, pana czas... Przepraszam bardzo, chciałem dowiedzieć się, bo pan tutaj próbuje, my się zajmujemy wątkiem Poland Business Harbor, ja rozumiem, że Pan woli się koncentrować na 607 przypadkach łapówkarskich wiz. 607 ustaliła prokuratura. Jakby pan się zapoznał z materiałami, panie pośle Śliwka, to miałby pan większą wiedzę. Nie, to nie jest. To jest informacja jawna prokuratury, którą pan dostał i chyba przynajmniej z tym materiałem się pan mógł spróbować zapoznać. To nie jest skomplikowana informacja. Natomiast chciałbym zapytać o to, czy były na jakimś etapie, jak pan pamięta oczywiście, bo pan nie wszystko pamięta, czy była jakaś propozycja, żeby też inne służby były zaangażowane w kwestię weryfikowania? Panie przewodniczący. Czy były inne propozycje dotyczące tego, żeby poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego inne służby ze względu na rodzaj posiadanych informacji były zaangażowane w kwestię weryfikowania tych osób? Weryfikuje się takie osoby pod kątem zagrożeń kontrwywiadowczych, terrorystycznych, zorganizowanych grup przestępczych i tu służbą wiodącą jest Agencja Bezpieczeństwa. Czy Agencja Badań... Przepraszam, nie skończyłem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście mogą być pojedyncze sytuacje wymagające zaangażowania innych służb, na przykład Agencji Wywiadu i wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca się do Agencji Wywiadu: słuchajcie, pomóżcie nam zebrać informacje na temat tego i tego człowieka, bo jest taka potrzeba wynikająca z tego i wtedy to się dzieje. Natomiast rutynowe włączenie w sprawdzanie przez Agencję Wywiadu służby wysoce specjalistycznej, ze swoimi no, niezwykłymi priorytetami, niezwykle ważnymi, w czasach, kiedy trwa wojna, kiedy no, tyle geopolitycznych, realnych zagrożeń występuje w związku z tym, co się dzieje wokół nas. Dobrze, czyli tylko Agencja Bezpieczeństwa. Panie przewodniczący, pana czas... Przepraszam, panie pośle, ale jeszcze raz pan wyłączy mikrofon bez zgody, to niestety będę musiał pana pouczyć. To pouczy mnie pan, ale dlaczego?
Wie pan, ja zadaję merytoryczne pytania, które przygotowałem w oparciu o wiedzę, którą zgromadziłem. Ja rozumiem, pan miał kampanię wyborczą, przegrał pan wczoraj wybory w Elblągu i przeszkadza pan w tej chwili, będąc absolutnie nieprzygotowanym do tego posiedzenia i tego przesłuchania. I bardzo nad tym ubolewam, że pan taką postawę prezentuje dzisiaj na posiedzeniu komisji. Chciałem zadać pytanie panu, czy pan pamięta taką sytuację, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oczekiwała sformalizowania swojej roli w tak zwanym programie Poland Business Harbor? Czy do pana takie oczekiwanie w jaki sposób wpływało? Ta rola była sformalizowana. W jaki sposób była sformalizowana? W tym sensie, że do agencji trafiały wszystkie osoby, które ubiegały się o wizy, więc w tym sensie ten mechanizm działał. Natomiast gdyby wymagało to dodatkowego umocowania agencji w jakichś innych aspektach, z całą pewnością agencja zwróciłaby się do mnie i gdybym uznał, że jest to sprawa zasadna, bo przypominam cały czas o priorytetach służb specjalnych, to na pewno bym zgodził się na to. Dobrze, a ale nie było. Czy służby ostrzegały pana jako koordynatora służb specjalnych, że po tym jak został otworzony bardzo szeroko ten program na obywateli Białorusi, to rosyjskie firmy zaczęły przyjmować białoruskie firmy, które relokowały tu w Polsce swoją działalność? I czy tego typu sytuacje, kiedy firmy rosyjskie wraz z całymi grupami pracowników były relokowane na teren Polski, czy to mogło stwarzać... Nie wiem, o jakich konkretnie sprawach... Na przykład firma Softline, to jest firma rosyjska. Ja zaraz panu powiem. O jakich sprawach pan konkretnie mówi w kontekście dokumentów, bo ja panu przypomnę, że zgodnie z ustawą to minister spraw wewnętrznych prowadził listę sankcyjną rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw. W związku z tym w sposób stały spotykałem się z przedstawicielami kierownictw wszystkich służb specjalnych w Polsce, od CBA po SKW, po wywiad wojskowy, wywiad cywilny, żeby na bieżąco przekazywać mi wszystkie informacje na temat firm wspierających reżim Putina i firm działających na Białorusi, które prowadzą interesy w Polsce, żeby te listy wpisywać na listę sankcyjną. Także na bieżąco w oparciu o rekomendacje służb prowadziłem taką jeszcze listę sankcyjną, gdzie było kilkaset przedsiębiorstw. Ten wątek nie został w odpowiedni sposób, myślę, poruszony na dzisiejszym posiedzeniu, a pan również był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli niejako nadzorował pan wojewodów. Czy w czasie, kiedy pan był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, były prowadzone kontrole, audyty w urzędach wojewódzkich dotyczące poprawności wydawania pozwoleń na pracę? Czy to były jakieś rekomendacje formułowane ze strony na przykład nadzorowanych przez pana służb specjalnych co do tego, że mieliśmy do czynienia bardzo często z fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy, co spowodowało również masowy ruch, jeśli chodzi o wydawanie wiz. Czyli nie chodzi tak naprawdę o to, czy wiza gdzieś tam była sprzedawana na straganie, bo ona nie była sprzedawana na straganie. Chodzi o to, że cały proceder polegał na tym, że tworzono fikcyjne dokumenty. Kolejne, już nie 300 tysięcy. Tworzono fikcyjne dokumenty, w oparciu o które wydawana była wiza. Ale to nie była wiza, to była wiza, co do której upoważniało państwo polskie taką osobę do przyjazdu, jednocześnie w żaden sposób nie zabezpieczano tego, czy ta osoba będzie miała w Polsce pracę. I bardzo często było tak, i też pan o tym ma taką wiedzę, ja też to prowadziłem w ramach kontroli poselskich, że oficerowie łącznikowi policji, bo miałem kontrolę w Komendzie Głównej Policji, oficerzy łącznikowi polskiej policji, czy to w Sztokholmie, czy w Berlinie, czy w innych stolicach europejskich, informowali, że pojawiła się duża grupa obcokrajowców z wydanymi przez polskie konsulaty wizami. Podstawą wydawania tych wiz były pozwolenia, zezwolenia na pracę. I w pewnym momencie też naszej komisji okazało się, że nadzorowany przez Piotra Wawrzyka departament, a dokładnie wicedyrektorka, pani Brzywczy, wydała polecenie konsulom braku weryfikowania kompetencji zawodowych tych osób, które do Polski przyjeżdżają. Więc wydaje mi się, że to jest podsumowanie tak naprawdę polityki migracyjnej. Bo czy pan wie o tym, że politykę migracyjną ma Kanada?
na pewno pan wie, że politykę migracyjną ma Australia. Problem polega na tym, że my tak naprawdę zapraszaliśmy wszystkich, jak leciało, wydając bardzo często, wojewodowie wydawali pozwolenia, trochę traktując to jako taką fabrykę, mając absolutną gdyby świadomość. Gdyby to była fabryka, to by absolutną było... świadomość, pan też te wydawał, te pozwolenia. Bzdur. Mając absolutną świadomość, że tak naprawdę tych miejsc pracy nie ma. I w ramach Poland Business Harbor jest bardzo ciekawy wątek, bo to jest notatka Departamentu Konsularnego, która mówi o tym, jak to wyglądało w praktyce. Była fundacja o nazwie Fundacja Twój Startup, która, wie pan, ile wydała w okresie trwania programu oświadczeń o powierzeniu pracy? 7 tysięcy oświadczeń. Ale jakie jest pytanie ale, od 5 minut? Ale działalność fundacji postanowiła... Na temat, który nie jest, działalność który nie jest tej pytaniem. Fundacji postanowiło zbadać Okręgowy Inspektorat... 7 minut po czasie. Okręgowy Inspektorat Pracy. Okazało się, że kontrola nie doszła do skutku ze względu na to, że fundacja po prostu nie wpuściła kontrolerów. Więc wie pan, problem polega na tym, że tak naprawdę nikt tego w odpowiedni sposób nie weryfikował. I wtedy, kiedy mieliśmy tutaj prezesów PAIH-u, a wie pan, że to jest spółka, to nie jest instytucja państwowa, rządowa, to jest spółka, która wchodzi w ramach grupy... Panie przewodniczący, proszę zadać pytanie. Od 7 minut pan problem prawie polega na tym, że szefowie służb mieli... Jest pan po czasie. Mieli przypuszczenie, że tego typu weryfikacji tych podmiotów i tych osób dokonuje agencja, a agencja miała świadomość, że robi to ABW. Pytanie? Ale pytanie, czy pan uważa, że w 100 tysięcy wiz w takiej uproszczonej procedurze było rzeczą właściwą? W szczególności takiej, kiedy w ogóle nie było oświadczeń pracodawców tak naprawdę wydawanych w formie decyzji administracyjnych przez wojewodów o tym, że taka praca na te osoby czeka. Szanowny panie przewodniczący, naprawdę zachęcam do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Kancelarii Premiera, Prezesa Rady Ministrów, którzy ten program prowadzili. Jestem przekonany, że znajdą argumenty, żeby inaczej opinii publicznej naświetlić problemy, czy rzekome problemy, które pan stawia. Ja, jak powiedziałem, ani jako minister spraw wewnętrznych nie byłem, ministerstwo nie było elementem tego programu. To, za co służby brały odpowiedzialność, to weryfikowanie pod kątem bezpieczeństwa uczestników tego programu. Również zachęcam pana bardzo mocno, żeby zaprosił pan przedstawicieli z tamtego okresu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, którzy wyjaśnią panu, bo jakby nie dociera to do pana, że wojewodowie w kontekście wydawania pozwoleń na pracę w tym aspekcie te zadania realizują pod nadzorem tegoż właśnie ministerstwa, a nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest ta sfera, zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem, za które to ministerstwo odpowiada i w tym aspekcie organem odwoławczym od decyzji wojewody nawet jest właśnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pyta pan mnie jako świadka, więc to jest poza zakresem spraw, którym się zajmowałem, pełniąc swoje funkcje publiczne i byłoby bardzo dobrze, żeby ktoś, kto w ramach swoich kompetencji zajmował się tymi sprawami, wyjaśnił panu, państwu, opinii publicznej rzeczywisty charakter pana intuicyjnych podejrzeń. Nie, panie, na tym etapie panie, jesteśmy... Panie świadku, ja mam dostęp do dokumentów, z których wynika jednoznacznie, że również były oczekiwania sformułowane wobec pana jako ministra spraw wewnętrznych i administracji i koordynatora służb specjalnych, nie wiem, o jakich dokumentach żeby doszczelnić pan system mówi. Wydawania zezwoleń na pracę, bo ten 1 300 000 wiz, które wydało państwo polskie w ciągu 30 miesięcy, to są dane ministra no Rała z września. Minister spraw wewnętrznych wydaje minister wizy. Spraw zagranicznych podał we wrześniu 2023 roku, że wydaliśmy jako państwo 1 300 000 wiz. Te wizy by nie były wydane, gdyby nie roku? Było wcześniej zezwoleń na pracę. W którym roku? We wrześniu 2023 roku minister Rał podał dane za 30 miesięcy o 1 300 000 wiz. Z czego nie, Ukraińcy nie dostawali wiz. 80% byli to właśnie Ukraińcy i Białorusini. Nie, po 2022 roku Ukraińcy nie musieli mieć wydawanych wiz. Były dane, które ale pozwoli pan wypowiedzieć panu ministrowi odpowiedź. Okres przed wybuchu wojny, kiedy Ukraińcy otrzymywali wizy. No nie, no właśnie...
no, to jest takie ciągłe manipulowanie danymi, prawda? Rzucanie kompletnie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności cyframi, prawda, które mają wywołać jakiś niepokój. Będzie kontynuował pan, wiceprzewodniczący Marek Sowa, bardzo proszę. To może w kontekście tego, co pan przewodniczący zakończył swoje pytanie. Z tych danych wprost wynika, że w okresie 2 lat, wyłączając obywateli Ukrainy i Białorusi, wizy otrzymało do Polski 633 tysiące. To są wizy Schengen i wizy krajowe. Z tym z krajów muzułmańskich około 250 tysięcy. 136 tylko w roku 2022. Znane są panu te dane? Z tego co wiem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kwestionowało te dane. To są komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, być może. Pamiętam, że była taka sytuacja w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej mogli kwestionować, natomiast to są ich dane opublikowane na ich stronie. Zwracam panu uwagę też na to, że... Bliżej mikrofonu, bo nie słyszę. Zwracam panu też uwagę na to, no żeby jednak pewien standard rozmowy utrzymywać, merytorycznej, i takie epatowanie tymi krajami muzułmańskimi, prawda, na przykład Turcja, tak? Czy widzi pan coś niestosownego w tym, prawda, że obywatele również z krajów muzułmańskich, często mający, prowadzący tutaj realne działania gospodarcze. Mamy też wiele interesów prowadzonych w Polsce. Wie pan, z żadnego kraju nie widzę nic niestosownego pod warunkiem, że są zachowane najwyższe standardy. Tak dalej. A pan tu wprowadza jakieś kryterium, prawda, religijne do przyznawanych wiz. No wie pan, no to już jest takie, trąci to jakimś taką xenofobią. Akurat no, są uzasadnienia, tak. Czy pan potwierdza, że nie ma żadnego znaczenia? Restauracjach, które mamy w każdym większym mieście, prawda? Jest uzasadnienie, żeby obywatele Turcji mogli legalnie przyjeżdżać do naszego kraju, prowadzić działalność gospodarczą. Panie ministrze, to tak samo jak pan Kołakowski. Też pan nie widzi, że muzułmanie do Polski masowo wjeżdżają? Też pan nic nie widzi, żadnej różnicy? Szanowny panie pośle. Chcę panu powiedzieć jasno. Jeżeli chodzi o świadomą politykę migracyjną, to nasz rząd zawsze preferował legalną migrację dotyczącą potrzeb naszego rynku pracy w kontekście naszego kręgu kulturowego, bo to jest racjonalne. To nie wynika z ksenofobii. Temu przeczą, proszę to nie pana. Wynika z ksenofobii, z emocji, z jakiegoś prostactwa, prawda? To jest po prostu kwestia taka, że ci ludzie lepiej się adoptują, lepiej współpracują z naszym społeczeństwem. Czy co pan przeczył, jak mówił o kwestii religijności? Ale to nie innego oznacza, wyznania. Że mamy wprowadzać kryteria rasowe czy religijne, prawda? Że z Turcji, bo większość obywateli tego państwa to muzułmanie, czy mają może nie taką karnację, no i są jakieś granice. Nie, proszę pana, ja nie mam nic, Kampania wyborcza się skończyła. Chcę panu powiedzieć, że ja nie mam nic, natomiast pana formacja polityczna i pana lider bardzo często przywoływał te argumenty i to było tylko jak gdyby uwypuklenie tematu. Tylko i wyłącznie w tym kontekście pojawił się mój komentarz. Mam prośbę, żeby przekazać notatkę, o której w pierwszej części panu świadkowi powiedziałem. To będzie pan wiedział, kto uczestniczył w tym spotkaniu. Z niej też wynika, że ta świadomość takiego najbardziej liberalnego procesu w zakresie wydawania wiz, to jest przedostatni akapit na pierwszej stronie. Była po prostu faktem i ta wiedza była generalnie ogólnodostępna. Co więcej, z innych dokumentów, w posiadaniu których jest komisja, wiemy, że co jakiś czas były forsowane nowe kanały przerzutowe, na przykład do Meksyku, do Ameryki. To wiemy na przykład w przypadku wątku filmowców, ale też w roku 2022 jesteśmy w posiadaniu korespondencji konsula z Gruzji, który też mówi o testowaniu szlaku przerzutowego do Ameryki. Tą informację mieli mieć przekazaną przez przedstawicieli
pewnych agencji amerykańskich, że każdego roku kilkuset obywateli Gdurzi, którzy otrzymywali polskie wizy, przyjeżdżają do Meksyku, skąd próbują się nielegalnie przedostać do Stanów Zjednoczonych. Ta skala jest po prostu masowa. Nie jest tak, jak pan raczy nam tutaj sugerować, że to jest 286 osób. Tak? Taką liczbę pan podał? Tak, jeżeli chodzi o korupcję związaną sprawą Edgara Kobosa, to w sierpniu to była zweryfikowana liczba. A czy wie pan, jakie prośby ze strony pana Wawrzyka przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Konsularnego były kierowane tylko do jednej placówki, do konsulatu w Hongkongu? Prośby czy groźby? Prośby o przyspieszenie. Nie wykluczam, że... 286, paradoksalnie. Ja a przyznano tym ludziom wizy? Więc to też było inne pytanie. No wniosków wizowych złożono około 500... Ja powiem 200, tak. Ja już odpowiem, bo pan zapytał, więc żeby pan miał tą wiedzę. Około 250 na pytanie, ile przyznano. No większość nie zna żadnego przypadku, żeby odmówiono. Czyli 100%. Jeśli Wawrzyk za czymś stał, to 100% było wiz przyznawanych. Jeśli za czymś nie stał, no to ten odsetek był zdecydowanie mniejszy. W ten sposób tak. Gdyby państwo nie zadziałało, gdyby centrum partii rządzącej było odporne, nie było odporne na korupcję, mielibyśmy gigantyczny problem. Ale mamy. Na szczęście, nie gigantyczny. Mamy problem związany tylko i wyłącznie z tym, co zostało realnie zrobione. Sprawa została wbrew tutaj pewnym sugestiom wykryta szybko, zdecydowanie, chirurgiczne cięcia i w kontekście odpowiedzialności prawnokarnej. To nie jest afera wyłącznie Kobosa. Kolejne pytanie. Czy może pan wyjaśnić, dlaczego byliśmy jedynym krajem, który w Hongkongu przyznawał wizy na przykład dla Filipińczyków? To nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do ministra spraw zagranicznych albo do przedstawiciela MSZ-u. Ale Urząd do Spraw Cudzoziemców chyba panu podlega, tak? Ale Urząd do Spraw Cudzoziemców nie zajmuje się przyznawaniem wiz w Hongkongu. Chyba za te przepisy jednak to on odpowiadał. Nie. Na koniec jeszcze kilka krótkich pytań. Powiedział pan w pierwszej części, odpowiadając na jedno z pytań, komentując też zaledwie 15-procentową wjazd tych, którzy otrzymali te wizy Poland Business Harbor do Polski, przynajmniej tak wynika z dokumentów Straży Granicznej, powiedział pan, że każdy o nich walczy, tak? Powiedziałem, że wydaje mi się, bardzo racjonalne jest to, żeby specjalistów z branży IT ściągać do swojego kraju. Każdemu w tym zależy, sensie, tak? Każdemu krajowi zapewne racjonalnie funkcjonującemu zależy, mam żeby mieć dużą pana, grupę specjalistów z branży IT, bo jest to branża technologicznie super nowoczesna, perspektywiczna. No, ale każdy i to walczy, była to taka rzeczywiście uwaga natury ogólnej. No tak, ale można przyjąć zasadę, że jeżeli każdy walczy, to każdy mógł sobie stworzyć taki program Business Harbor własny i umożliwić indywidualną ścieżkę. Zrobił to tylko polski rząd PiS-u. To ja mam pytanie, czy ten program zrobił był realizowany... To w bardzo konkretnym pozwoli pan, kontekście. Że zadam pytanie. Chodzi mi o pomoc pozwoli dla pan, że zadam Białorusi. Pytanie. Nie, cały świat już. Pozwoli pan, że zadam pytanie. Czy ten program był realizowany w imieniu Polski czy innego rządu, jakiegoś innego kraju europejskiego? Tak czy nie? To był program realizowany przez instytucje rządu polskiego. To dlaczego, skoro był to fantastyczny pomysł i fantastyczny program, utraciliśmy jako państwo kontrolę nad tym, czy ktoś otrzymuje wizę, wjeżdża, pracuje zgodnie z swoją deklaracją i nikt się tym nie zajmował. Dlaczego to nie było skoordynowane? Szanowny panie, ja już wspomniałem, że instytucja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie było uczestnikiem tego programu. No powiedział pan, że nie, ABW było, nawet pan wspomniał coś tylko o jakiejś umowie. Tylko w kontekście sprawdzania, czy osoby korzystające z tej wizy nie będą stanowiły dobrze zagrożenia dla bezpieczeństwa. A ile proszę, takich opinii ABW wydawało?
każdorazowo, w skali roku. Każdorazowo. Ale jaka to jest liczba? No proszę pana, każdorazowo. Czyli jaka to jest liczba rocznie? No, proszę pana, mówił pan o 90 tysiącach, więc zakładam, że jest to liczba 90 tysięcy, prawda? Jeśli ta liczba jest wiarygodna. Każda z tych osób została sprawdzona przez ABW. I ja zdecydowanie oczekuję, że mnie jako świadka nie będzie zadawane pytania na temat spraw, które były poza zakresem no moich poza obowiązków zakresem? No formalnych. Nie może pan... Mówimy o mówię kwestiach o programie legalizacji. Biznes, nie, o wykonaniu, realizacji tego programu. Pan jako koordynator... I są instytucje, nie, które ten program realizowały. Jestem przekonany, że otrzymacie państwo nie. Pan dobrą, jako koordynator do spraw informację. Służb specjalnych odpowiada za nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. I tutaj oczywiście w sposób naturalny jest rzeczą oczywistą, że powinno pana to interesować, co interesuje. Z ludźmi, którzy dostali polską wizę i wjechali lub nie wjechali do terytorium Polski, się dzieje. Ja przynajmniej jako obywatel oczekuję tego, że minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych taką wiedzę będą mieli. Szanowny panie czyli pośle, służby zawiodły nie, w tym nie, zakresie. Ale w czym zawiodły? W ogóle no, nie miałem informacji, że istnieje taki problem i pan też nie ma tak naprawdę wiedzy trochę na ten mam, temat. Trochę pan mam tylko, i dlatego pytam. Pan czy tylko ABW ma pogląd polityczny się, w tej sprawie. Czy ABW zwróciła się o uregulowanie ich zadań przy Poland Business Harbor w ramach, poprzez konkretną umowę spisaną. Nie było takiej potrzeby. Nie było MSW, takiej potrzeby, tak? MSW... To wrócimy do tego wątku ABW, w części niejawnej. ABW w tym zakresie współpracuje na co dzień z MSZ-em, prawda? I to... I to jest no, przy wydawaniu wizy dobrze. Wydaje MSZ, czy, prawda? Czy pan ma świadomość, że Polska była... miała najbardziej liberalny system umożliwiający wjazd do Polski osób zagrażającym naszemu bezpieczeństwu, sabotażystów, szpiegów, agentów być może? Wiemy to również z tego, że... Proszę kto panu napisał te absurdalne nie, pytania? Ale... No niech pan tutaj nie straszy naszych sobie. Obywateli. Proszę nie komentować pytania. Wiemy to zeznania świadków. To jest pytanie, to nie jest pytanie. To są jakieś tezy, to, mamy... prymitywne tezy publicystyczne, które pan tu wygłasza, nie, udając, że to mieliśmy są najbardziej pytania. Liberalny system? Nie. Nie? W Europie? No absolutnie. No ale w oparciu o co formułuje pan wystarczy spojrzeć na statystyki wydawanych wiz. No. Pod tym względem przodujemy, wystarczy bo wy liczycie tylko wizy Schengen, a trzeba liczyć wizy Schengen i wizy krajowe. Dziękuję bardzo. I nie ma takich zestawień. Dziękuję i teraz, czy, jeżeli ma wam życzenie, może pan poseł, wiceprzewodniczący Milewski zadać pytanie. Ale chciałbym tylko, żebyście wszyscy państwo potraktowali to jako tak zwaną, nie chcę używać słowa kolokwialnie do dogrywkę, ale to jest uzupełnienie wcześniejszych pytań. Jeżeli jakiś nowy wątek się pojawił, to bardzo proszę. Panie ministrze, panie pośle, wśród wnioskodawców uchwały, na podstawie której nasza komisja rozpoczęła pracę, byli też członkowie naszej komisji, między innymi pan poseł Szczerba, pan poseł Sowa, pani poseł Janyska. I w uzasadnieniu, powołując się na doniesienia dziennikarskie, stwierdzają, że w ciągu ostatnich lat nastąpił radykalny, skokowy wzrost poziomu imigracji w odniesieniu do cudzoziemców z niektórych państw spoza zachodniego kręgu kulturowego. No to już jakby omawialiśmy. Ale tu kluczowe zdanie, do którego będę prosił o, którego dotyczy moje pytanie i prośba o doprecyzowanie, pan dotykał już tej tematyki, ponieważ wnioskodawcy piszą, nieznane są przy tym metody weryfikacji osób, które uzyskały legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej dokonywane przez polskie służby specjalne i policję. Jak rozumiem, było to przedmiotem zainteresowania państwa członków, także proszę o ujęcie tego w sposób syntetyczny. Pan dotykał tego już kilkukrotnie, niemniej taki pełny obraz na pewno wyjdzie nie, naprzeciw. Panie pośle, bardzo przepraszam, ale... Ale panie pośle, ja zacytowałem uzasadnienie... Pan rolą świadka nie jest komentowanie uzasadnienia do uchwały nie. sejmowej. Panie przewodniczący, proszę nie komentować tego, co ja mówię. Ja nie komentuję, tylko mam prawo uchylić pytanie i sugeruję panu, że pan je przeformułował, bo... Mam wrażenie, że pytanie o uzasadnienie do uchwały no nie jest właściwym pytaniem do świadka z punktu widzenia tego,
co jest oczekiwanie wobec naszej komisji, czyli zbadanie sprawy. Jakie były metody weryfikacji osób, które uzyskały legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonywane przez polskie służby specjalne i policję? Przepraszam, się do Państwa odniosłem. Chciałem wykazać szacunek dla Waszej pracy. Może świadek odpowiedzieć, jeżeli ma życzenie. Oczywiście. Tak, jeżeli chodzi o legalizację pobytu, czyli ktoś znajduje się już na terenie naszego kraju, jak rozumiem, jest nielegalnym migrantem i w jaki sposób służby weryfikują... Co prawda, jakby w tej nomenklaturze używanej przez wnioskodawców czy w tej uchwale, w pojęciu, jakby dla nich legalizacja pobytu to całokształt działań, także wydawanie wiz. Nie według nas, tylko tak po prostu jest. No, odróżniam to od tego ujęcia, które pan minister przyjął. Jak już wspomniałem, osoba, aby uzyskać wizę wjazdową do naszego kraju, no, składa odpowiednie dokumenty w konsulatach. Informacje z tych dokumentów przed podjęciem decyzji przez konsulów są wysyłane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w oparciu o bazy danych polskich służb, o bazy międzynarodowe, do których ma dostęp, weryfikuje, czy dana osoba nie figuruje w tych bazach i czy nie generuje jakichś zagrożeń dla bezpieczeństwa. No to są ogromne bazy, do których ma dostęp Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te bazy pozwalają wychwycić, oczywiście nie wszystkich, bo nie ma sytuacji idealnych i jeżeli ktoś nie był notowany, że popadł w konflikt z prawem albo że no, była wiedza, że prezentuje radykalne, na przykład mogące doprowadzić do działań terrorystycznych poglądy. No, są też osoby podejrzewane o działalność na rzecz obcych służb. Takie osoby są wychwytywane w bardzo różnych bazach danych, do których dostęp mają nasze służby i odpowiednia informacja idzie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby osobie wizy nie przyznawać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa posłów jeszcze chciałby zadać dodatkowe pytanie? Pani posłanka? Ja bardzo krótko. Pani posłanka Janyska, bardzo proszę. Chciałam zadawać, ale mnie tutaj zainspirował pan świadek. W kwestii do pytania jeszcze odnośnie weryfikacji tych osób, które miały otrzymać wizy na podstawie programu Poland Business Harbor. Powiedział pan panu posłowi Sowie, że zakłada pan, że zweryfikowano te około 90 tysięcy przypadków. Ja chciałam zapytać, czy pan zakłada, czy pan wie? Wiem, że jeżeli chodzi o aspekty bezpieczeństwa, ale stricte bezpieczeństwa, to nie jest tak, że służba dostaje informacje, prawda, na temat kandydata do wizy i sprawdza wszystkie aspekty jego życia, bo to jest niemożliwe i nierealistyczne. Bo jeszcze wchodzi w grę natomiast aspekt jeżeli, realizacji celu przyjazdu plus aspekt wiarygodności. Tak, to są jakby cele, które realizują firmy, inne instytucje, tak, ale jeżeli chodzi o aspekt dokładnie. Bezpieczeństwa, to jestem przekonany, że ale wszystkie to... Ale jest pan to... przekonany, czy pan wie, czy pan to widział, sprawdzał, w jakich dokumentach to możemy znaleźć? No, trzeba się zwrócić do MSZ-u i do Agencji Bezpieczeństwa. Ja jeszcze pytam pana ponownie jako tego koordynatora służb ówczesnego, czy panu raportowano to? Ja już mówiłem na ten temat. No, ale nie powiedział pan, czy są raporty, czy możemy w tych raportach dokładnie do tej weryfikacji dojść. Nie, ponieważ nigdy nie miałem informacji, że ten program generuje jakieś realne, bo mówimy o potencjalnych zagrożeniach. Potencjalnie wszystko jest niebezpieczne, na przykład, że ten mikrofon wybuchnie, ale prawda? Dlatego ja mówię o realnych zagrożeniach, prawda? Nigdy nie miałem informacji, że ten program generuje realne zagrożenia, że mamy 20 na przykład obcokrajowców z tego programu weryfikowany przed wydaniem wizy, tak. Ale pod kątem zagrożeń terrorystycznych. Dlatego pytam o te raporty. Dobrze. Widzę, potrzeby. Że tutaj innej odpowiedzi nie ma takiej potrzeby. Nie otrzymam. To jeszcze tylko pytanie krótkie, kolejne. O ten dokument, który miał powstać, polityka migracyjna Polski, i to było tytuł Kierunki działań 2021-2022. Tak?
Tak. Kto był przygotowującym ten projekt uchwały? Był międzyresortowy zespół, ale rolę wiodącą miało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Bezpośrednio ministrem, który to nadzorował, był minister Grodecki. Czyli podlegało to generalnie pana resortowi, czyli pana nadzorowi. To znaczy efekt również finalny i przekazanie tego do kancelarii premiera, za to odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale tak jak mówię, był to zespół międzyresortowy, zamawiane były też analizy na Uniwersytecie Warszawskim. Ile lat to trwało? W tej chwili nie pamiętam. Wydaje mi się, że chyba rok, dwa lata trwało przygotowanie tego dokumentu, ale nie jestem... Bo w 21 roku chyba w lipcu było przedstawione do ewentualnych konsultacji. To proszę mi powiedzieć, dlaczego tak późno? Ponieważ ta uchwała, ta polityka miała powstać w oparciu o założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020. Czyli ta polityka powinna być dawno przyjęta. Dlaczego zwlekano od 2016 roku? Myślę, że nie zwlekano. Trudno mi powiedzieć. Ja w 2019 roku i to w drugiej połowie zostałem ministrem spraw wewnętrznych. I wtedy ale jest jakby ciągłość władzy. Tak, także wtedy ten zespół funkcjonował. I tak jak mówię, no, z tego co pamiętam, był to bardzo ciekawy dokument, ale dokument na normalne czasy, dla normalnie ciekawy, ale w związku z tym, sytuacji, że tak długo procedowany, to stał się nieaktualny. To jeszcze tylko stał się nieaktualny z uwagi na radykalną zmianę sytuacji migracyjnej związaną z wojną hybrydową w Białorusi. Czy w związku z tym, to znaczy to trochę zaczęło się trochę wcześniej niż ten dokument się pojawił. Czy w związku z tym, że tak radykalnie zmieniła się sytuacja, to powstał jakiś dokument, który powinien dotyczyć tej sytuacji, bo radykalna zmiana sytuacji powinna wywołać natychmiastową reakcję, powinien powstać dokument adekwatny do tej zmiany. Tylko no, zakładam, że jest pani jakby no, politykiem, który kiedyś sprawował realnie władzę. Problemy trzeba rozwiązywać natychmiast, a nie pisać strategię, jak te problemy rozwiązać. Oczywiście strategia jest ważna, ona daje pewną perspektywę, ale trzeba być przygotowanym na różne działać. Na różne warianty mamy, i służby, które panu jeżeli podlegały, mamy, tak, powinny i te warianty, dawać, tylko, że czym innym jest, powinny prawda, dawać panu no, dokument materiał taki do tych programowy, wariantów, strategiczny, dobrze, prawda, czyli i tak dalej. Czyli, czym innym jest dobrze rozwiązywanie problemów. Nie mam więcej pytań, bo widzę, że to takie dobrze, szanowni działanie państwo, bo jest prezentowane. Ja mam też takie wrażenie troszkę, że panie świadku, my mamy pewien poziom wiedzy, który dzisiaj nawet pogłębiliśmy. Od rana byliśmy w kancelarii tajnej, więc jakby mam wrażenie, że nasza wiedza na temat różnych zagrożeń w odniesieniu do Poland Business Harbor jest trochę inna niż pana, więc pewnie będziemy proponować, może już nie dzisiaj, ale posiedzenie w trybie niejawnym, bo chcemy panu okazać pewne dokumenty jednak i się dowiedzieć, czy pan te dokumenty czytał, skoro być może był pan na tych rozdzielnikach, czy też czy pan tego nie czytał, a jeżeli nie czytał, to dlaczego nie czytał i czy to było jakby zgodne z tym rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 2019 roku, które bardzo wprost określało zadania pana jako koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, bo to jest, tak powiem, rozporządzenie bardzo, bardzo specyficzne, wskazujące nawet wprost nazwisko osoby odpowiedzialnej za określone czynności, więc ja bym... Ale rozporządzenie dotyczące czego? Rozporządzenie dotyczące pana zadań jako koordynatora służb... A nie, no to jest, nie jest niejawne rozporządzenie. To nie jest niejawne rozporządzenie, ale mam wrażenie, że w odniesieniu do Poland Business Harbor, no jakby... pana wiedza dzisiaj i to, co my możemy też ujawnić, bo przecież nie możemy tego tutaj powiedzieć ani przytoczyć określonych dokumentów, dat, osób, funkcji, w jakich okolicznościach pan miał możliwość zapoznania się z tymi zagrożeniami. One miały też charakter nie tylko związany z bezpieczeństwem, ale też używane są sformułowania inne, bardziej mocne. Więc będzie propozycja z mojej strony posiedzenia niejawnego i wydaje mi się, że na tym etapie moglibyśmy to przesłuchanie zakończyć. Chyba, że są jakieś dodatkowe, ale pytania tak naprawdę proszę, żeby to było związane i z wątkami już dzisiaj, które nie były poruszone.
I bardzo krótko. Ja jedno mam pytanie. Pan poseł Krzysztof Mulawa. Tak. Panie ministrze, mam pytanie odnośnie pana Rała i to rozporządzenie. Pan Rał, pan minister Rał nie wiedział o tym rozporządzeniu? Odniosłem wrażenie, że kształt tego rozporządzenia był dla niego zaszkodzeniem. Ale a sam fakt przygotowania rozporządzenia? Trudno mi powiedzieć w tej chwili po upływie tylu miesięcy, natomiast nie pozostawiał najmniejszej wątpliwości reakcja ministra Rała, że był oburzony treścią tego rozporządzenia. Czyli zakładam to takie na bazie tego, co pan ministrze powiedział, że jednak nie wiedział to teraz, to, że nie wiedział minister, co się dzieje w ministerstwie, to jakiś dramat, czy jednak pan jednak zakłada, że mogło być to kłamstwo pana Rała, pan ministra Rała? No, co się działo na zapleczu? Pytanie jest jakby poza standardem prac komisji śledczej. Pan sobie zdaje, panie pośle, sprawę, prawda? A jeżeli chodzi o moje zaufanie do ministra Rała, to ja je mam. Czyli po prostu nieogarnięte ministerstwo. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Tak, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, krótkie pytania już ostatnie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, ale taki postulat na przyszłość. Dobrze by było, żebyśmy wszyscy mieli ten sam czas, bo mam wrażenie, że pan przewodniczący, nawet pewny, że pan przewodniczący zadawał pytania przez 40 minut, a nam ogranicza czas do kilku minut. Panie ministrze, ja bym chciał się spytać, ponieważ w polityce obecnej koalicji rządzącej często wypowiadają się, że te nieprawidłowości, które wyszły w sprawie Edgara Kobosa, wiz, które miały zostać w sposób nieprawidłowy wydane, one były rozpoczęte, ta w ogóle cała procedura, dzięki informacjom, które zostały przekazane z źródeł amerykańskich, europejskich. Czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo? Absolutnie zaprzeczam. Jest to samodzielna praca operacyjna naszych służb. Nie było żadnych informacji ze strony służb specjalnych państw sojuszniczych na temat jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze sprawami wydawania wiz przez polskie służby dyplomatyczne. Panie ministrze, jeszcze w przestrzeni medialnej również pojawiały się słowa, chociaż tu obecnego pana przewodniczącego Szczerby, że w Polsce został stworzony gigantyczny kanał przerzutowy. Czy według pana wiedzy, doświadczenia rzeczywiście... On był budowany, panie pośle, ja nie powiedziałem, że był stworzony. On był pilotażowo prowadzony. Czytam z RMF-u pana wypowiedź. Absolutnie tak. Grupa filmowców to jest typowe testowanie kanału przerzutowego. Ale żeby pan minister, jeżeli mógłby odpowiedzieć. Odpowiem w ten sposób, że nawet jeżeli komuś chodziły takie myśli po głowie, to na poziomie kilkuset wiz te mocarstwowe, przestępcze pomysły zostały przez polskie służby skutecznie zlikwidowane. Nawet gdyby ktoś miał na to ochotę, to polskie służby samodzielnie potrafiły ukrócić tego typu procedery i tego typu myślenie. Nie było szans. Państwo polskie działało realnie, niezależnie od wojny politycznej wewnętrznej, niezależnie od steku pomówień, prawda, okropnego naszego wewnętrznego życia politycznego. Państwo działało i mam nadzieję, że dalej będzie. Po 9 miesiącach działało. Bardzo proszę. Panie ministrze, jeszcze dwa krótkie pytania. Mój apel jest taki. Podziękujmy funkcjonariuszom CBA za tę świetną robotę i nie pozwólmy, żeby CBA zostało zlikwidowane. Pan poseł Śliwka jeszcze chciał coś? Tak, dwa krótkie pytania, panie przewodniczący. To już dwa, dobra? Ja będę liczył te pytania. Teraz jest to przedostatnie. Panie przewodniczący, pana następca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Kierwiński, jeszcze jak był posłem opozycji, mówił o tym w kampanii wyborczej, że zostało wydane 350 nielegalnych wiz. Panie pośle, pan pyta znowu o opinię, o innych polityków. Nie, ja pytam o fakt. Proszę pytać o wiedzę pana świadka. Pytam o fakt, wiedzę koordynatora do spraw służb specjalnych, ministra spraw wewnętrznych i administracji, czy te twierdzenia są uzasadnione. Ale ja nie będę pozwalał na to, żeby świadek komentował innych polityków, którzy w szczególności następców. Było, czy nie było? Ale to jest proste pytanie co do faktu. Ale wie pan, to każdy ma w tej sprawie jakieś zdanie już zrobione. 350 tysięcy? Tak, pan minister Kierwiński powiedział. Dobrze. Kompletna bzdura. Ostatnie pytanie, panie pośle. I ostatnie pytanie, bo pan przewodniczący Szczerba zarzucił nieznajomość akt sprawy. Z dokumentu, który otrzymaliśmy z prokuratury, jest wskazane, że jest 358 przypadków, kiedy
wizy zostały wydane w sposób nieprawidłowy i dotyczyło to kwestii 607 cudzoziemców. Ale chodzi o jedną osobę, o aktywność jednej osoby. To w sposób znaczący chyba różni się od tego, co zostało powiedziane w wielu wystąpieniach, w wielu wypowiedziach, że zostało wydanych 350 tysięcy nielegalnych wiz, czy też stragany z wizami. A już pytał pana stragany, ustaliliśmy, że tam wiz nie sprzedawano, tylko dokumenty, tak, które uprawniały do uzyskania wizy. Czyli jeżeli to jest aktualne pismo z prokuratury, a do tego, tak jest, jak najbardziej. Mówi pan poseł, to świadczy o tym, że w zasadzie te dane od momentu, kiedy ja miałem jeszcze dostęp do informacji, czyli z sierpnia 2023 roku, no niewiele się zmieniły, one są zbieżne. Czyli no można powiedzieć, jaka była rzeczywista skala tego zjawiska. Dziękuję panie pośle. To naprawdę był Śliwka. Incydent, który został bardzo szybko wykryty, ujawniony przez polskie służby specjalne, przez CBA. Chwała im za to. Oczywiście, gdyby sprawy poszły w gorszą stronę, gdyby państwo nie funkcjonowało, to moglibyśmy mieć do czynienia z bardzo poważnym problemem. Na szczęście do tego nie doszło. Cieszę się, że te aktualne ustalenia prokuratury po kolejnym pół roku śledztwa potwierdzają to, o czym państwo mówiłem. Panie pośle Bogucki, bardzo proszę, teraz pan ma głos. Szanowny panie ministrze, panie pośle, co powinien zrobić z punktu widzenia pana jako szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także koordynatora służb specjalnych, czym w tym zakresie są odpowiednie przeszkolenia dla konsulów, pracowników placówek dyplomatycznych. Co powinien zrobić konsul? Mieliśmy takie zeznanie, który albo wie o przestępczym procederze, ewentualnie podejrzewa, że pewne działania, pewne procedury mogą być po prostu nielegalne. Jeden z konsulów z Mumbai mówi, że wiedział o tym, czy miał takie podejrzenie, ale polskich służb i polskiej prokuratury nie zawiadomił. Co powinien zrobić konsul w takiej sytuacji? W sposób oczywisty to jest obowiązek konsula, że ma powiadomić służby, ma powiadamiać prokuraturę, swoich przełożonych w MSZ-cie. No to ja nie dopuszczam do wiadomości takiej sytuacji, że urzędnik państwowy wie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa i nic nie robi, godzi się. Nie, tak nie wolno. Tak nie wolno, niezależnie od tego, kogo podejrzewa o złamanie prawa, musi bronić państwa polskiego. A w kontekście procedur, procedur szkoleń, które przechodzą pracownicy placówek dyplomatycznych, te szkolenia przecież często są prowadzone przez służby, po to, żeby być, uodpornić, uwrażliwić, przestrzec przed różnego rodzaju zachowaniami, ale także wypracować odpowiednie, nie chcę powiedzieć nawyki, ale odpowiednie zachowania. Czy jest jakaś procedura, która nakazuje się kontaktować ze służbami obcego wywiadu wobec braku zaufania do własnych służb? Jeden z wicekonsulów, który był w gabinetach politycznych kolejnych ministrów spraw wewnętrznych i administracji. Chodziło o konsula generalnego w Mumbai, który weryfikował te osoby, które otrzymały w pierwszym rzucie afery Kobosa. No nie, tylko po prostu ja pamiętam te fakty. Mamy prawo zadawać pytania. Czy jest rzeczą dopuszczalną w ramach polskich procedur bezpieczeństwa? Współpraca z sojusznikami także jest dopuszczalna. Żeby konsul nie spotykał się z polskimi służbami, a spotykał się z amerykańskim innego, bez względu czy to jest amerykański, no jest innego trzeciego państwa. Absolutnie bez wiedzy przełożonych, bez głębokiego uzasadnienia takich rzeczy robić nie wolno. Jeżeli on miał świadomość, nie, że spotyka się z dyplomatą innego państwa, ale z funkcjonariuszem służb specjalnych innego państwa i z nim prowadzi rozmowy bez wiedzy przełożonych, bez rzeczywistego powodu, żeby na tym szczeblu rozmawiać, to jest rzecz absolutnie przełożonym konsula był konsul generalny RP, więc... Nie znam do końca sytuacji, do której się odnosimy, więc mówię teoretycznie. Co do zasady jest to sytuacja nieakceptowalna, niedopuszczalna. A jeżeli chodzi o szkolenia personelu dyplomatycznego, tak, oczywiście. I są to szkolenia o charakterze kontrwywiadowczym i są to szkolenia o charakterze antykorupcyjnym. Ja pamiętam jeszcze jako szef CBA zabiegałem, żeby szkolić również antykorupcyjnie właśnie przedstawicieli polskich konsulatów po tej sprawie korupcji w konsulacie w Malezji z 2008 roku, gdzie no,
mieliśmy szkoda, dokładnie szkoda, panie no, ten minister, sam wymiar sprawy. Szkoda, panie świadku, że takiego szkolenia nie miał Piotr Wawrzyk, takiego szkolenia nie miał Lech Kołakowski. To jest pewien błąd, który dzisiaj i na no, tych posiedzeniach również dostrzegliśmy. Tak, myślę, że polityków należałoby szkolić i kontrwywiadowczo, i antykorupcyjnie. Jeszcze, jestem zdecydowanym zwolennikiem. Dzisiaj. Tylko, że to jest kwestia mandatu posła i senatora. Może niech komisja zgłosi taki wniosek, prawda, ze swoich prac, żeby właśnie każdego posła przeszkolić. Ja tylko panu powiem, że ta młoda osoba, która... Pewnie by się to przydało bardzo. Ta młoda osoba, którą... Dla naszego życia publicznego. I nie likwidujcie CBA, nie wolno... Ta młoda osoba, którą zatrudniliście państwo w gabinecie politycznym ministra Raua, do samego końca tego rządu była tam obecna. Ja w gabinecie ministra Tak, ale mówię po prostu o tym, w jaki sposób ten proceder był możliwy. Ten proceder był możliwy i pan mówi o tym, że pan dostrzegł, miał informację o kwestii pana Kobosa już w połowie 2022 roku. My mamy dane jako komisja. Kilkadziesiąt razy po tym, jak pan się dowiedział o tym procederze, w tych okolicznościach, o których pan nie powiedział, Edgar Kobos przyjeżdżał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Aleję Szucha. Edgar Kobos miał swoje miejsce na parkingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Edgar Kobos się spotykał z ministrem Wawrzykiem. Nawet wie pan kiedy? Tuż przed tą kontrolowanym wręczeniem łapówki. I wam się wydawało, że sprawa Kobosa to jest koniec. Nie. Prokuratura dopiero wtedy, kiedy stała się wolna, mogła postawić odpowiednie zarzuty również wiceministrowi, którego trzymaliście do ostatniego końca. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Jeszcze mam pytanie, mówiłem, że będę miał pytanie. Pan niestety po raz kolejny nie szanuje żadnych reguł. Żadnych. Minęło, panie pośle, 5 minut. Czy świadek jeszcze chciałby coś dodać? Poza tym ostatnie pytanie, panie ministrze, szanowny panie pośle. Nawiązując do tego, do wolnej wypowiedzi, która rozpoczynała pana przesłuchanie, mówił pan również o tym zagrożeniu ze strony białoruskiej i tego braku zrozumienia. Jakby pan ocenił, jako minister spraw wewnętrznych, i to jest ważne, to też odnosząc się do faktów, a nie tylko do abstrakcyjnej oceny, to zagrożenie, które było ze strony granicy białoruskiej. Ale to już to pytanie padło, panie pośle. To pytanie już padło. No, pan po raz piąty wraca do tematu, które zostało już wyjaśnione. Dobrze, no ja uważam, że to pytanie już padło, więc proponowałbym... Ale pan zadaje to jedno i to samo pytanie. Znaczy pan już pytał o tę kwestię wielokrotnie. No, panie pośle, pan zadawał już to pytanie. Dobrze, to proszę zadać to pytanie jeszcze raz. Zadaję to pytanie. To jest ostatnie pytanie, które pani dzisiaj zadaje. Ostatnie pytanie już. Że mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że dzisiejszy obóz władzy generalnie jest w myśl starego powiedzenia. Przebrał się diabeł w ornat. Panie pośle, to nie jest czas na oświadczenia poselskie. Będzie pan miał posiedzenie w środę, w czwartek będzie pan oświadczenie poselskie mógł wyrazić, ale to nie jest czas na pana oświadczenia poselskie. Dobrze. Ja chciałem poinformować świadka, że z tego posiedzenia zostanie sporządzony protokół i oczywiście poinformujemy pana o terminie, w którym będzie pan mógł go podpisać i chciałbym podziękować panu za przybycie i na tym kończymy ten punkt porządku dziennego i ponieważ wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek dzienny, zamykam posiedzenie, jednocześnie nie mówiąc ostatniego słowa, ponieważ jak pan wie, mamy zgodę prezesa Rady Ministrów, żeby również porozmawiać o informacjach, które są zastrzeżone klauzulą tajne i stworzymy odpowiednie warunki, żeby ten dialog i to przesłuchanie było kontynuowane już w warunkach, które będą umożliwiały również pracę na konkretnych dokumentach, co do których chcemy poznać pana, nie tyle opinię, ale pana, zapytać o pana konkretne działania. Bardzo dziękuję, zamykam posiedzenie. Dziękuję za spotkanie.